Urodziłem się w Szczecinie pod koniec października 1946 roku. Moi rodzice przyjechali do Szczecina w maju 1946 roku z Uzbekistanu, gdzie żyli przez, ja nie wiem jak długo, może rok albo dwa lata, a w czasie wojny. Moja mama była z Dynowa, z tego małego miasteczka na Podkarpaciu. Ojciec był z Lubaczowa. A Dynów, w Dynowie była taka okropna tragedia, jak kiedy Niemcy przyszli do Dynowa, bo tam nie było getta, tylko zaczęli zabijać ludzi. Zaraz na początku. A to moja mama mi o tym mówiła i to jest też napisane w książkach. To ja wiem, że ona co mówiła, to była prawda. Że łapali mężczyzn, żydowskich mężczyzn na ulicach, wywieźli ich do lasu i tam zamordowali. A ci, co się uchowali, mówi się uchowali, w synagodze to byli spaleni w synagodze, bo Niemcy spalili synagogę z ludźmi w środku. A to ci, którym się udało jakoś przetrwać te pierwsze dwa dni, zdaje się, że Niemcy przyszli do Dynowa w Rosh Hashanah. To było specjalnie okropnie. Oni uciekli przez ona i jej ojciec, im pięcioro młodszych braci, bo ona była osierocona, jej matka umarła, jak ona była dosyć młoda, była dziewczynką, ale się opiekowała braćmi. Udało mi się przez rzekę San. A to zawsze o tym opowiadała, nawet codziennie. A mi się zdaje, ale nie wiem dokładnie, była gdzieś na Sybirze przez jakiś czas, bo dużo bardzo Żydów, którym się udało uciec do Związku Radzieckiego, bo Związek Radziecki był już po drugiej stronie rzeki. Znaczy był, brał część Polski w czwartym rozbiorze. Ale potem jakoś wylądowała na Uzbekistanie. A tam przecież było milionów uciekinierów z Polski. Nie tylko z Polski, też z Ukrainy, ze zachodniej części Związku Radzieckiego. I mama tylko mówiła o głodzie. Głód był okropny. Okropny, okropny. Ja wiem, najczęściej mówiła o tym, że gotowała zupę z trawy i to jadła. A uwięzili ją, bo chciała dostać, próbowała, nie chciała, tylko próbowała dostać dwie racje chleba, zdaje się, to wsadzili ją do więzienia. W więzieniu była chora na tyfus. To ja z tym, to było moje dzieciństwo, takie historie. Straciła wszystkie zęby tam, z głodu. Ojciec tam umarł z głodu, dwóch braci umarło z głodu, tysiące ludzi umarło z głodu. A tam poznała mojego ojca. Ojciec był z Lubaczowa, to też z Podkarpacia. A on bardzo, bardzo mało mówi o swoich przeżyciach w czasie wojny. Ale wiem od matki, matka nam powiedziała, że przed wojną miał żonę i pięcioro dzieci i z tego co wiemy, to wszyscy zginęli. On też był aresztowany, bo on był bardzo poważnym Żydem. On był hasydem, jak to się mówi po polsku czy po angielsku, Belzer Hasyd, to był bardzo pobożny.
to ci pobożni Żydzi nie chcieli przyjąć obywatelstwa radzieckiego. To ci, co nie przyjęli obywatelstwa radzieckiego, to zdaje się, że moja mama też, bo ona też nie przyjęła obywatelstwa radzieckiego, jej rodzina też nie. Oni byli aresztowani i wysłani na Sybir. To ja wiem, że ojciec był gdzieś koło Władywostoku, bo on powiedział, że było niedaleko Władywostoku. A musiał wiedzieć, gdzie jest, bo musiał wiedzieć, w którą stronę się skierować, żeby modlić do Jerozolimy. I po wojnie w 1946 roku wsadzili ich na pociąg, tysiące ludzi, i większość wysłali na ziemię odeskane. Bo stamtąd albo ci niemieccy mieszkańcy albo uciekli, albo byli wysiedleni już w latach na końcu 30., początku 50. I ja nawet to pamiętam, bo ja widziałam tysiące ludzi, jak chodzili do tego dworca na Niebuszewie, gdzie myśmy mieszkali. No Niebuszewie, miast Szczecin był bardzo zrujnowany w czasie wojny, bo tam były fabryki amunicji, była stocznia, był port, to był dla Niemców była bardzo ważna, a bardzo ważne miasto dla jak to się mówi, bo tam produkowali amunicję. To byli bardzo zbombardowani. Niebuszewo, gdzie była większość Żydów mieszkała na Niebuszewie, to była okolica niedaleko stoczni. I przed wojną była okolica, gdzie na ogół mi się zdaje robotnicy mieszkali. Nie była bardzo taka piękna okolica. Inne, ja nie wiem, to się mówi neighborhood, się mówi okolica, czy jak to się mówi po polsku? No tak, chyba okolica. No, takie taki część miasta to nazywało się. Były inne, Śródmieście było tak nie bardzo zburzone, pogodno było bardzo ładne, a część miasta to też była w dobrym stanie. Nasz dom, było w tym czasie bardzo dużo takich, ja nie wiem jak to powiedzieć, criminal activity, jak to się mówi po polsku? No przestępczości. Przestępczość. Dużo, tak. I to było dosyć niebezpiecznie. I ojciec znalazł jakieś mieszkanie na trzecim piętrze. Ale część tego naszego mieszkania była zburzona i tak na przykład taki jeden pokój mieliśmy, to była taka jadalnia i co się nazywa living room po polsku, nie wiem jak to powiedzieć, znaczy po angielsku, ja nie wiem tam powiedzieć. To było otwarte zupełnie, przez pierwsze 10 lat było otwarte, bo padał tam deszcz i śnieg przez pierwsze 10 lat, ale tak to żyliśmy. I tam mieszkałam, a rodzice mówili w domu w języku jidysz. To był mój pierwszy język. Polskiego się z domu nie nauczyłam. A rodzice nigdy nas nie wypuszczali, żeby iść na podwórko. Bo były tam inne dzieci. W tej kamienicy, gdzie my mieszkaliśmy, my byliśmy tylko jedną żydowską rodziną. A naprzeciwko były na innej ulicy, koło naszej, to było więcej. Ludzie mieli zupełnie trochę nawet inne doświadczenie. Z jednego powodu, bo byliśmy tylko jedną żydowską rodziną, a drugi powód był, bo mój ojciec był taki pobożny, to przecież było widać, kim on jest. Ci, co nie byli pobożni, to się ubierali w taki sam sposób, jak inni ludzie. A on jak się ubierał? Jak on się ubierał? No przede wszystkim miał brodę. Krótką, nie taką długą, ale to też starał się trochę być dyskretny, jak się mówi, żeby tak... Ale to było widać. Miał kapelusz, zawsze taką czarną marynarkę, bo czarny płaszcz, białą koszulę. Ale to było bardzo widoczne. Widoczne się? Tak, tak. Tak, widoczne.
Co w pierwszym, przede wszystkim, to było po wojnie, przecież życie było bardzo trudne dla wszystkich. Ludzie nie mieli pieniędzy. Co mogę o tym powiedzieć? To wszyscy mieli przecież tam, gdzie my mieszkaliśmy. To nikomu nie było łatwo. Dla nas to było często bardzo okrutne. Bo tam, gdzie mieszkaliśmy, myśmy mieszkali na trzecim piętrze. Na pierwszym piętrze mieszkała rodzina, która miała takiego chłopca, który miał taką bandę innych, taką grupę innych chłopaków, może pięciu, sześciu, którzy tak do szkoły, mi się zdaje, że do szkoły tak nie chodzili bardzo dużo, bo nie zawsze tam byli koło bramy, gdzie ja wychodziłam. I ja miałam, mam starszą siostrę, która się urodziła w Uzbekistanie, ona jest jeden rok starsza ode mnie. I nas, ja mam młodszego brata, ale dla chłopców było trochę łatwiej, a dla niej, dla mnie to na pewno nas okropnie dręczyli. Okropnie. Każdym razem, jak chciałam wyjść z tego mieszkania, z domu, z tej kamienicy, oni na ogół tam, jak się mówi po polsku, hangout. No, kręcili się. Kręcili się. Okej, kręcili się. To często nie dali mi wyjść, albo pluli na mnie i wołali mi parszywą żydówą i pociągali za warkoczyki, za suknię. A jak już miałam 13 lat, to takie inne części mojego ciała łapali. To było dla mnie taką to była naprawdę najgorsza część mojego życia w Polsce. A poza tym to szłam do szkoły żydowskiej, była szkoła żydowska w Szczecinie, tylko podstawowa. To miałam dużo koleżanek i kolegów i nie wiedząc nic lepszego, to było życie. I tak już trzeba było się z tym zgodzić. A czy mogę dopytać, no to jest właśnie bardzo ciekawe. Pani mówi, pani ojciec religijna osoba, pani mama, jak rozumiem, nie za bardzo. Mama nie za bardzo religijna, ale ona się musiała podporządkować, co mieliśmy. Wszystko było koszerne w domu. No właśnie chciałem zobaczyć, zapytać, jak to wyglądało i też to... To państwo normalnie mieli koszerną kuchnię, właśnie obchodzili święta, tak? Tak, oczywiście. Święta, szabat, palić świeczki, jedzenie było koszerne. Wszystkie obowiązki myśmy robili. Do szkoły nie chodziłam w sobotę, albo nie w sobotę i nie w żydowskie święta. Niektóre dzieci chodziły do szkoły, a niektóre chodziły, a tylko nie przyszli do szkoły. A jakby takie święta, czy Rosh Hashanah, czy Yom Kippur, ale w sobotę chodziły do szkoły. A ja nie chodziłam do szkoły, nawet do szkoły ogólnokształcącej, bo szkoła ogólnokształcąca nie była żydowska, tylko szkoła jedna ze szkół ogólnokształcących w Szczecinie. To się nazywa Piątka imienia Asnyka. A to tam już miałam więcej, to już miałam polskich kolegów. W szkole nie było problemów z tym. Naprawdę nie miałam żadnych problemów. Byli tacy nauczyciele, którym się nie bardzo podobało, że myśmy nie przyszli, nie byliśmy w szkole w sobotę. Ale ja byłam bardzo dobrą uczennicą, miałam wszystkie piątki. A to niektórzy nauczyciele mieli trochę z tym problemów, ale większość nie. I większość kolegów też nie miała z tym żadnych problemów. Miałam chłopaka, który był Polakiem, nazywa się Andrzej. Mi się zdaje, że on tak żydówki lubił, bo jak już myśmy zerwali, to następne dwie dziewczyny też były żydówkami. Nawet ostatnia dziewczyna
też wyjechała, była moją koleżanką, ona wyjechała tu do Stanów i on tutaj przyjechał też. Za parę lat później, 2 czy 3 lata później, ona tutaj, ona się przyjechała do Stanów, nie tutaj, tylko do Stanów i się ożenili na parę lat, ja nie wiem jak długo, ale to w szkole ogólnokształcącej już była zupełnie inna sytuacja. Ale na przykład, no i ja chciałem jeszcze wrócić do tych spraw tej tradycji w domu, prawda? Tak. No to skąd na przykład ojciec, czy państwo brali, nie wiem, mięso koszerne? Wtedy to można było... Tak, bo przez jakiś czas tak. Gdzieś... no przecież do Szczecina przyjechało dużo Żydów. Znaczy oni przyjechali, przywieźli ich tam. Przecież nikt nie był ze Szczecina. Okay? I ci moi rodzice nie mogli pojechać z powrotem do swoich miasteczek. Bo ludzie się bali. Po Kielcach to wszyscy się przecież bali, żeby pojechać z powrotem. Nikt nie pojechał z powrotem. To było gdzieś może 35 tysięcy, 30 tysięcy Żydów w Szczecinie. Zaraz po wojnie. To przecież bardzo duża ilość w takim mieście. Szczególnie, że wszyscy, co mieszkali w Szczecinie, to byli wysiedleni z jakichś innych miejscowości. Większość tych, co ja znałam, znaczy nie Żydów, tylko Polaków, byli z Litwy. Bo przecież Polska straciła te wschodnie kresy. To w tym czasie też było dosyć dużo pobożnych Żydów. Mój brat się urodził w 50 roku. A ja nawet pamiętam, bo on się urodził w domu. To ja wkładłam się do domu zaraz po porodzie i widziałam tam malutkie dziecko. Ja miałam 3,5 roku i to mnie zdziwiło, co to jest. A jak miał bryz, to pan wie, co to jest, jakby miał obrzezanie. Obrzezanie, to trzeba mieć co najmniej 10 osób, żeby mieć takie specjalne modlitwy i tak dalej. Znaczy osób, mężczyzn. To przyszło dosyć dużo mężczyzn, więcej niż 10. Ja ich pamiętam. Tak. Wszyscy byli ubrani na czarno, wszyscy mieli brody, wszyscy byli bardzo, bardzo chudzi. To w 50. Ale to też było, były spółdzielnie, był żłobek, było przedszkole dla żydowskich dzieci. Ja też szłam do przedszkola i moja siostra, nawet mój ojciec pracował w przedszkolu. Bo on musiał pracować w jakimś miejscu, gdzie nie musiałby pracować w sobotę czy w żydowskie święta. A to on pracował też w tym przedszkolu, a była rzeźnia. Był szojchet, a to znaczy taki religijny rzeźnik, do którego myśmy musieli, ja musiałam z kurą iść czy z gęsią, żeby tak w odpowiedni sposób ją zabił. No, restauracji żydowskich nie było, zaś, że była jedna przez jakiś czas, myśmy nigdy do restauracji nie chodzili. To wtedy można było dostać koszerne miejsce, koszerne jedzenie. A takie rzeczy jak mleko, czy masło, czy chleb, czy powidła, to już kupiliśmy w jajkach, w normalnych sklepach, gdzie wszyscy kupowali. To tylko ważne było na mięso. Gdzieś koło... To ja nie wiem, czy pan wie, że w tym czasie to były takie okresy, kiedy Żydom pozwolono wyjechać i były okresy, kiedy, jak to się mówi, granice były zamknięte. To pierwszy okres, kiedy pozwolono Żydom wyjechać, to był gdzieś pod koniec 30., 37., 38., gdzieś może do 50. Potem granica była zamknięta. Potem znowu, jak Gomułka przyszedł do władzy w 50, gdzieś około 56, też można było wyjechać. Potem gdzieś koło 60, to znowu zamknęli granice. To gdzieś tam było parę lat,
zdaje mi się, nie pamiętam dokładnie, ale zdaje mi się gdzieś może od 60, że już nie było żadnych pobożnych Żydów w Polsce, tylko my. Znaczy na pewno nie w Szczecinie, ja przepraszam, ja to uderzyłam, nie w Szczecinie i w tym czasie nawet w 68, kiedy myśmy wyjechali, a to ja już byłam wtedy na studiach, to mi się zdaje, że my byliśmy ostatnią żydowską rodziną w Polsce. To przez jaki czas to myśmy byli tak zmuszeni, żeby być wegetarianinami? Bo mięso, które było niekoszerne, to my nie kupiliśmy i tego nie jedliśmy. A jeszcze jedną rzecz panu powiem, że mój ojciec zbudował kuczkę, która tak nie wisiała, jak to mówi, jak hangout. Znaczy, tak wystawała. Wystawała na zewnątrz z balkonu. Mhm. To on zbudował taki jakby peron z torami. Ta kuczka była na kółkach. To w nocy, tak, on to wszystko zbudował z drzewa, nawet z kawałek takich pudełek, które dostał na rynku, gdzie ludzie warzywa przynosili na rynek, żeby kupić. I on to rozbierał, te pudełka, jakoś to zbudował, miał takie kółko, żeby to wyciągnąć i wciągnąć z powrotem do środka w nocy. To ta już była taka legenda na całym kraju, że myśmy mieli tą kuczkę, która tak... Jak to jeszcze, jak pan powiedział jeszcze raz? No, że tak wyjeżdża, tak? Tak wyjeżdża na zewnątrz. Na zewnątrz. Tak. Niesamowite. A pani miała bat mitzwę? Nie. To nie w tym czasie w religijnych w rodzinach dziewczynki nie chodziły, nie miały bat mitzwy. To tylko było dla chłopców. Mój brat miał. Ale mój brat to nosił jarmułkę w domu, a jak wychodził z domu, to sobie zdjął. To go nie czepiali. No ale tamtą bar mitzwę musiał mieć gdzieś w 62 roku, tak? W 63. Trzecim. W 63, tak. Bo też, znaczy ja słyszałem, że były oczywiście, jeśli chodzi o synagogę, jak to wyglądało wtedy? Jak ta synagoga wyglądała? No, czy była działająca w ogóle? No, my nie nazywaliśmy to synagogą. To się nazywało bożnica. To było mieszkanie na ulicy Niemcewicza, znaczy było Niemcewicza 1, w takiej bardzo starej kamienicy. A to okropnie śmierdziało, bo było koło knajpy i mi się zdaje, że niektórzy ci, co chodzili do knajpy, to używali to tam wejście do tej bożnicy jako swoją toaletę. A to było tylko mieszkanie. Była tam tora, były ławki, a zbudowali coś takiego, że gdzie kobiety siedziały na obok, bo kobiety siedzą. To się nazywa babiniec, siedziały oddzielnie. I tam mój ojciec chodził na początku codziennie, a potem jak już nie było tak dużo ludzi, którzy przychodzili codziennie, to tylko się modlił w domu. Dwa razy dziennie nałożył te film na głowę, na lewą rękę, rano i wieczorem i się modlił. A w święta, na początku to było dosyć dużo ludzi. Ja pamiętam przecież na Rosh Hashanah, Yom Kippur, to trudno się nawet było tam wepchnąć, bo było tak dużo ludzi. A już po latach, po 60 to mniej i mniej. No, jedna rzecz jeszcze była taka, że po śmierci Stalina, kiedy Kuszczew już przyszedł do władzy w Związku Radzieckim, to dużo Żydów z tych
którzy przyjęli obywatelstwo radzieckie w czasie wojny, oni też przyjechali z powrotem do Polski. To była taka fala, że gdzieś między 56, 58 w tych latach dużo Żydów wyjechało ze Szczecina do Izraela i dużo przyjechało z Związku Radzieckiego do Szczecina. Niektórzy tam zostali może 6 miesięcy i potem wyjechali do Izraela. Niektórzy zostali już do 60, już dłużej. A to jak byłam w szkole ogólnokształcącej, to w tym czasie większość moich koleżanek, kolegów to już byli ci, co przyjechali ze Związku Radzieckiego. To było tak, klasa się zawsze zmieniła. Co parę miesięcy już inni uczniowie się mówi? Uczniowie i nauczyciele. Mieliśmy też nauczycieli z Związku Radzieckiego. Nawet niektórych pamiętam dosyć dobrze. A Czemu? ojciec mnie nauczył czytać po hebrajsku, taki biblijny hebrajski, nie nowoczesny hebrajski, jest tylko z tych modlitewnika. My to przecież tylko to mieliśmy Torę i modlitewnie i tak dalej. Nie mieliśmy. Oni nie mówili. Moja mama umiała mówić po hebrajsku, bo ona się nauczyła. Ona się studiowała, żeby być nauczycielką przed wojną. To ona mówiła po hebrajsku, takim nowoczesnym hebrajskim. A jak miałam 3 lata, to ja byłam drugim dzieckiem, ale syna jeszcze nie miał. To on od 3 lat, to przecież uważam, że pan wie, że dzieci, znaczy nie dziewczynki, tylko chłopcy, idą już do chederu, żeby się nauczyć, jak być Żydem. Ale ojciec mnie uczył hebrajskiego i ja byłam zupełnie płynna w tym. Ja nie rozumiałam oczywiście, co czytam, ale dobrze czytałam. To on z tego był bardzo dumny. I zawsze w sobotę wieczorem brał mnie do bużnicy, tam była Hawdala, dał mi taki łyk ciemnego piwa, bo zawsze tam pili ciemne piwo. I ja siedziałam na jego kolanach i on pokazywał wszystkim swoim znajomym tam, że ja tak płynnie już czytam po hebrajsku. A polskiego się nauczyłam dopiero, jak moja siostra zaczęła szkołę podstawową i no przecież ona się też uczyła po jidysz i po polsku i miała ten taki elementarz. Nawet widziałam ten oryginalny, znaczy nie stary, ale nowe wydawnictwo tego starego elementarza widziałam dzisiaj w księgarni na Nowym Świecie. Był dosyć drogi. 110 dolarów, 110 zł, to dosyć drogo za taką książkę. Ale zupełnie ten sam, który ja się uczyłam polskiego. To jak ona poszła do szkoły, to ja się zaczęłam uczyć razem z nią. Znaczy ja byłam w domu, ona przyszła do domu, przyszła z tym elementarzem, to ona czytała, a ja się już nauczyłam wtedy. Ale do tego czasu po polsku nie mówiłam. Czyli ona też dopiero zaczęła się uczyć polskiego, jak poszła do A szkoły? poszła do szkoły. Tak. No, ale to była szkoła żydowska, To była czy? szkoła żydowska, ale większość No przedmiotów tak. była po polsku. To na ja szłam do szkoły, to myśmy mieli, uczyliśmy się jidysz i uczyliśmy się historii Żydów. A wszystkie inne przedmioty to już były po polsku. A czy pani wspominała pani brata? Czy pani brat też jakby stał się, no idąc w ślady ojca, tak religijnym Nie, człowiekiem? nie, zupełnie nie. Znaczy co, on nie chciał chodzić do synagogi, nie chciał. On tylko chodził, co musiał. Ale nie ze swojej woli. To już, ja przecież jakieś w rodzinie i ojciec ci mówi, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba. I to się robi, bo inaczej to by była całe kłótnie cały czas. Ja się dzieckiem to się tak nie kłóci.
ale tego, czy nie musiał robić, to nie musiał. A rodzice bardzo chcieli, żebyśmy mówili po jidysz w domu i zawsze nam mówili, mówiliś. A na ogół większe rozmowy już były, oni mówili po jidysz, a myśmy odpowiadali, myśmy mówili po polsku. To była, zawsze były takie dwiejęzyczne rozmowy. Nawet do końca. A moja mama mówiła, już jak myśmy przyjechali tutaj do Stanów Zjednoczonych, to mówiła trochę po polsku, każdym zdaniem. Po polsku, po rosyjsku, bo ona też rosyjski trochę znała. Po angielsku, nie, parę słów po niemiecku, to w każde zdanie miało wiele języków. Czyli, a czy pani, no pani rodzice w zasadzie, bo oni decydowali, nie chcieli wcześniej wyjechać z Polski, oni chcieli, uważali, że są w stanie żyć tutaj, to prowadzić to życie, no takie żydowskie bardzo w tym no, Szczecinie? No trudno, bo wtedy ja nie wiem dokładnie dlaczego tak się stało, bo przecież wszyscy zawsze mnie pytają, dlaczego jego ojciec był taki pobożny, dlaczego tak długo zostali się w Polsce? No ja nawet tego nie rozumiem, bo przecież byłoby dużo łatwiej, a gdziekolwiek by wyjechali, bo przecież czy to było w niektórych krajach a w Europie Zachodniej, czy w Belgii, czy w Holandii, czy ja nie wiem, jak to było we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, i no oczywiście, czy w Izraelu, byłoby dużo łatwiej. Ale ojciec zdecydował, żeby nie wyjechać. Może dlatego, że już był starszy, bo on się urodził w 1892 roku. To w 68, kiedy myśmy wyjechali, to już miał 77 lat. Myśmy wyjechali pod koniec 68. To nie jest tak łatwo dla tego człowieka, że nawet to załatwić. I on miał bardzo, bardzo mało wykształcenia. On tylko poszedł do szkoły w Lubaczowie do trzeciej klasy, a potem szkoła się spaliła. To już nie mógł iść do szkoły potem. To była polska szkoła, nie żydowska szkoła w Lubaczowie. Ale on był bardzo zdolny i bardzo się matematyka tak go fascynowała. Jak ja robiłam takie ćwiczenia matematyki, czy z geometrii, czy z geometria, czy trygonometria, czy się nazywa trygonometria. To on się zawsze pytał, co to jest, co to jest, co ty robisz, co tutaj sobie myślisz. No zawsze chciał wiedzieć, jak to robi. On był bardzo dolny, ale nie miał okazji, żeby na jakieś wykształcenie. Zupełnie nie miał na to okazji. Może to był powód, że na początku Izrael przecież nie był państwem religijnym. Izrael był bardzo, był państwem socjalistycznym. I nie było tak dużo religijnych Żydów. Teraz przecież jest dosyć duża część społeczeństwa, są bardzo religijni, gdzieś może 13%, a wtedy to nie tak nie było. A poza tym było bardzo trudno wiedzieć, jak jest w innych krajach, bo przecież nie było internetu, nie mieliśmy telefonów, nie było żadnych. Bardzo trudno było się dowiedzieć, jak się żyje w innych krajach, a ta propaganda tutaj w Polsce była przecież o Stanach Zjednoczonych, że to jest takie okropne państwo kapitalistyczne i wszyscy ludzie są prześladowani, robotnicy nie mają nic do jedzenia. I to nawet wtedy, w tym czasie, my wyjechaliśmy w końcu, bo już w tym czasie musieliśmy, to ja się okropnie bałam, żeby tu przyjechać. I też mnie dziwi trochę, to jest jeszcze jedno pytanie, bo przecież wielu Żydów żydowskich rodzin nie zostali w Polsce, ale raczej niż być w Polsce po wojnie, pojechali do Niemiec, do obozów, jak to się mówi, displaced persons camps.
nie wiem jak to powiedzieć No po to były polsku. takie przejściowe Tak, obozy, tak, tak, przejściowe, Bitnica. ale to były przejściowe. Na przykład mój wujek zdaje się, żeby tam w tym obozie gdzieś koło 10 lat, od 10 lat, od 1946 do 1956. To jest dosyć dużo lat, żeby być w obozie przejściowym. I wiele ludzi tam było tak długo. I ja znam ludzi, nawet tu się w Stanach znam ludzi, którzy mieszkali w takich obozach przez wiele lat, urodzili się tam i dopiero mieli 10 lat czy 8 lat, kiedy stamtąd wyjechali i przyjechali albo do Stanów, albo do Kanady. No właśnie, a czy państwo mieli jakąś rodzinę jeszcze ocalałą? No tak, to tylko od strony matki, bo od strony ojca naprawdę zupełnie nic nie wiemy. Ja wiem, jeden raz spotkałam taką bardzo starszą, wspaniałą osobę, która mieszkała w Izraelu, a ja nie pamiętam dokładnie, jak ona była spogniewniona z moim ojcem. Zdaje się, że może kuzynka, ale ona była w Niemczech i z Niemiec jakoś udało jej się uciec do Palestyny. To ona przyjechała do Palestyny jeszcze przed tym czasem, przed wojną. Ale ze strony mamy, to mama miała 5 młodszych braci. Dwóch, jak mówią, umarło tam gdzieś w Uzbekistanie. Jeden się ocalił i wyjechał zaraz po wojnie do Izraela. To on mieszkał przez całe życie w kibucu w Izraelu. A jeden był w tym obozie dla, jak to się mówi jeszcze raz, niech pan powie? No nie, to w zasadzie przejściowym. Będziesz w Niemczech. I potem gdzieś, zdaje się, gdzieś w połowie 50 lat 50. dostał już pozwolenie, żeby przyjechać do Stanów Zjednoczonych i przyjechał do Bostonu. A trzeci też był w obozie dla przejściowych. I tam się ożenił z Niemką i jakoś razem, nie wiem dokładnie kiedy, też przyjechali do Stanów Zjednoczonych, ale z nim mama nie miała, nie wiem, jakoś straciła jakąś połączenie, to ja nie wiem dokładnie, co się z nim stało. Ja wiem, że tu się rozwiódł i miał jakąś chorobę psychiczną. To tylko wiem, to była rodzina, ale myśmy przecież nie mieli ciotek, wujków, kuzynów, dziadków, pradziadków, nikogo. No ale w Izraelu mieli państwo, tak? Jak rozumiem, no, był tak, ten. Ale nie było kontaktu po prostu. Nie, mama miała, zdaje się, kontakt, pisała do niego. Ja nie wiem dokładnie jak dużo, ale myśmy wiedzieli, że on tam jest. A i tam miał rodzinę, tam się ożenił, miał dzieci. A też miała kontakt z tym bratem w Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas. I jak myśmy przyjechali do Bostonu, to znaczy przyjechaliśmy do Stanów, to wysłali nas do Bostonu, bo mieliśmy tam rodzinę. Ale w tym czasie, między tym czasem, jak ja się urodziłam, w 1936 do 1938, to ja nie miałam takiego kontaktu, żeby gdzieś pojechać, ich odwiedzić, żeby oni nas odwiedzili. Tego nie mieliśmy. I większość moich koleżanek, kolegów, żydowskich koleżanek, kolegów też nie mieli rodzin. Bo przecież wszyscy mieli rodziców, którzy byli, jakoś przetrwali tą wojnę. A większość, oni wszyscy przetrwali gdzieś wojnę w Związku Radzieckim. Ja w tym czasie, jak tam mieszkałam, nie znałam nawet jednej osoby, która przetrwała wojnę w Polsce. Potem poznałam ich ludzi, ale w tym czasie nie. Prawie wszystkie moje koleżanki i koledzy też byli z rodzin świeckich, nie byli religijni. Jak w 56 zaczęli wyjeżdżać, to wyjeżdżali do Argentyny, do Urugwaju, do Australii. To się wydawało tak. To było tak bardzo straszne, bo
To było tak daleko, nawet nie mogłam sobie wyobrazić, jak można tak daleko jechać, jak można jechać do takich krajów, gdzie z którymi nie ma się nic, żadnego połączenia. I ja nie chciałam wyjechać, ja nigdy nie chciałam wyjechać. Bo pani wspominała o tych książkach, o tym, że ojciec uczył panią hebrajskiego. No właśnie, pani chyba zaczęła o tym mówić. Czy były w takim razie u państwa w domu książki inne niż religijne w ogóle? Tylko to co ja kupiłam, albo moja siostra. To byś. A jedna z ja nie wiem, powiedzieć, nie, to najlepsze rzeczy dla mnie, jak ja tu przyjeżdżam, że jest tyle księgarni. Na każdej ulicy jest księgarnia. I tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych tego już nie ma. Bo te takie były wspaniałe księgarnie, ale jak się te wielkie, jak to się mówi, te chain bookstores, znaczy Barnes and Noble czy coś takiego, to te małe księgarnie prawie zniknęły. Jest bardzo mało już zostało i wiele ludzi, jak ja chcę coś kupić, książkę, to ja idę do Amazon. Ale i do Amazon to jest zupełnie jakieś inne doświadczenie. To nie jest tak samo jak iść do księgarni, sobie pochodzić, szukać, otwiera książkę. No, dzisiaj nawet kupiłam jedną książkę. Wczoraj kupiłam pięć. To dla nas było bardzo ważne. My kupiliśmy książki w księgarniach. To były polskie książki. Jak się chodziło do kogoś na urodziny, to prezent była książka. Nawet nigdy nie kupiłam żadnego prezentu w Polsce dla nikogo, tylko inne niż książki. Tylko książki. To tak, myśmy mieli książki. Ale rodzice przecież dostali te. A ja nie wiem nawet, czy były, może niektóre były niereligijne książki, bo przecież były opowieści Pereca, czy Szolem Aleichema i tak dalej. Było dużo książek, ale ja nie pamiętam, czy mieliśmy to w domu po żydowsku, czy nie, bo przecież Niemcy spalili większość książek żydowskich i bibliotek. To co mogli, tylko oni przecież chcieli wymazać wszystkie ślady Żydów w Europie, wszystko. Cmentarze zburzyli, synagogi spalili albo używali dla swoich koni, czy coś takiego. I co, ja nawet nie wiem, jak to się stało, że modlitewniki się uratowały. Skąd oni przywieźli? Czy to przywieźli jeszcze ze Związku Radzieckiego, że tam było, czy jakoś to się uratowało w Polsce? Ja nie mam pojęcia. Mój ojciec przecież też miał talis. I te tfilim. A ja nie wiem, skąd to dostał. Przecież mi się zdaje, że on tego nie miał w obozie zagłady w Władowostoku. Ale po wojnie było dosyć religijnych Żydów, że było wiadomo, że dla nich to jest tak ważne. Może te książki były przysłane ze Stanów Zjednoczonych, może ktoś przysłał. Ja nigdy nie patrzyłam zobaczyć, skąd te wydawnictwo jest, skąd one były. To teraz nie wiem, jak one się ocalały. Ale wiem, że dla nich to było ważne, żeby mieć takie modlitewniki, czy Hagada na Pesach, czy to są przecież specjalne na święta, na soboty i tak dalej. A innych książek to ja nie pamiętam, że mieliśmy. Tylko te polskie, co myśmy kupili. Bo pani mówiła, że rodzice nie pozwalali pani wychodzić na podwórko. To co pani robiła? Dobre pytanie. Bawiłam się w domu, bez zabawek. Bo ja nigdy zabawek nie miałam. Dostałam jedną lalkę w paczce ze Stanów Zjednoczonych, jak miałam 7 lat. To była pierwsza lalka. Miała takie oczki, co się zamykały. To mnie bardzo
Bardzo byłam ciekawa, jak to robią. To oderwała mi głowę, żeby zobaczyć coś w środku. Jak ona może sobie takie oczki zamykać i otwierać. Ale ja nawet, myśmy mieli tak mało rzeczy. Ale ja nawet nie czułam, jakbym była czegoś pozbawiona. Jedną rzecz, ja wiem, też mieliśmy takie. Pan wie, co jest Hanukkah, tak? Czy nie? Te hanukowe te Pieniądze, pieniądze, tak. tak. No to taka była organizacja, to chyba wszyscy wiedzą, w Stanach Zjednoczonych, co się nazywa Joint Distribution Committee. To oni zorganizowali jakąś pomoc dla Żydów w Polsce, którzy zostali w Polsce po wojnie. To w szkole podstawowej dostaliśmy tam takie drugie śniadanie. Okay? To oni za to płacili i myśmy tam jedli. I także niektórzy oni zorganizowali, żeby ludzie przysłali takie stare ubrania i buty i zabawki dla dzieci i tak dalej. To jednym razem dostaliśmy taką malutką plastikową torebkę i w środku były te Hanukkah giełd. Hanukkah giełd to było, można teraz dostać w Stanach Zjednoczonych, ja wiem czytaj, ale w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest Hanukkah, tylko można dostać taki woreczek. To jest takie, wyglądają jak złote pieniądze, a w środku jest czekolada. To była dla nas, moja siostra miała jedno i ja miałam jedno. I to była dla nas taka najlepsza zabawka, bo już czegoś innego nie mieliśmy. I ja miałam może 5 lat, może 4, to myśmy mieli rewizję w domu. A pan wie, co to jest rewizja? Ja wiem, tylko pytanie, przez kogo ta Przez rewizja? milicję, bo ktoś na nas donosił, to są Żydzi, oni chyba mają dolary. A przecież dolarów nie wolno było mieć. To oni przyszli i wszystko przewrócili w domu, szukali wszędzie, w łóżku i tak dalej. I myśmy mieli taką skrzynkę, to była naprawdę skrzynka, gdzie mieliśmy te torebki. Oni znaleźli to. Oni myśleli, że to są złote dolary. A myśmy pokładali, to jest czekoladka, to czekoladka. I wszystkie połamali. I były w środku już takie stare czekoladki, to już były białe. Ja nawet nie pamiętam, jak myśmy się bawili. I co ja pamiętam, że mieliśmy pluskwę. To w każdą noc mój ojciec polował na pluskwy, bo one w nocy wychodzą. Mieliśmy pluskwy, mieliśmy wszy. Takie było życie. Trudno sobie teraz wyobrazić. Absolutnie. No, ja też to pani na pewno wiele razy się z tym spotkała, że no, to rzeczywiście pani opowieść jest bardzo ciekawa przez to, że pani opowiada no, o tym religijnym domu, prawda? Że to rzadko można. Bo rzeczywiście jest tak, jak z tego, co ja wiem, o czym pani mówi, że większość tych religijnych rodzin po prostu Tak. wyjechała, tak jak pani mówi, albo w Tak. tych latach, końcu lat 40., albo po 56 roku. No ale ja też się zastanawiam, na ile w takim razie po prostu wchodzenie w język polski, pani mówiła o tej szkole podstawowej, było dla pani takim wchodzeniem w inną rzeczywistość Tak, zupełnie, oczywiście. inne jakby imaginarium Tak. innych rzeczy, prawda, związanych z kulturą polską i z Tak, językiem polskim. oczywiście, bo przecież studiowaliśmy polską literaturę. Tak? A jakie były pani, no co się dzieje potem? Jakie były pani plany w ogóle odnośnie pani przyszłości po szkole średniej? Po szkole średniej? Znaczy, okej, to teraz się nazywa szkoła średnia, to jest do matury, tak? Tak, tak. Okej. No, ja chciałam studiować matematykę, ale w Szczecinie nie było uniwersytetu, gdzie można było studiować matematykę, to ja poszłam na Wydział Elektryczny na Politechnice Szczecińskiej. I tam studiowałam, było dużo matematyki oczywiście, to mi się bardzo podobało. A potem już musieliśmy studiować elektronikę i takie inne rzeczy. To już trochę mi się mniej podobało, ale już miałam, to już był, miał być mój
zawód i moja przyszłość. A potem przyszedł, to już byłam, zaczęłam studia w 64. I wtedy był, ja nie wiem jak teraz jest w Polsce, a wtedy tak było, jak osoba, jak to ktoś chciał iść na studia, to musiał zdawać egzamin na tym wydziale, na którym chciał iść. Teraz też tak jest? Czy jest jakoś jakiś inny ogólny Teraz różnie wydział? Jest, bo teraz część jakby egzaminów nie trzeba zdawać, matura jest jakby tym egzaminem. Jeśli się tam na maturze jakąś punktację otrzymało, to się można dostać na jakieś tam wydziały. Okay. Ale, to... ale na przykład za moich czasów normalnie też zdawało się egzamin na tym na wydział, tak. No to maturę oczywiście dałam. Ja zdałam ten egzamin na tym wydziale. Nawet miałam najlepsze stopnie, było nas 120 w klasie. Ja byłam number one, jak się mówi. I to ja byłam przedstawicielką całej klasy, jak szkoła się zaczynają szkoły, to jest taka uroczystość, jak się zaczyna. Ja byłam tą przedstawicielką mojej całej klasy. Co się pan zapyta? Już zapomniałam. Przepraszam. Ja się zapytam, jakie pani miała tak, plany się, o tak. studiach, no to, pani tak, mówiła. No to wtedy, no przede wszystkim ta rzecz była nas wstrząsająca w tym czasie, bo w tym czasie ja się dobrze czułam w Polsce. Ja miałam, moja najlepsza przyjaciółka nie była Żydówką, była Polką, miałam takie małe grono kolegów, co myśmy dużo czasu spędzili razem, graliśmy brydża i mieliśmy zabawy i tak dalej. A potem wojna w 67 w Izraelu. To przed wojną strach objął wszystkich Żydów, bo Nasser zamknął dojście do Eilatu, wyrzucił tych z ONZ, które były wojska między Izraelem, znaczy wojsko i ONZ między Egiptem, on ich już wyrzucił stamtąd. To już wiedzieliśmy, że wojna będzie i wszyscy się okropnie bali, że między Egiptem, Jordanią i Syrią, jak się mówi po polsku, Libanon, Liban, tak. Tak między Libanem, że już skończą z Izraelem. Był okropny strach. A wtedy też nie wolno było słuchać wiadomości z innych krajów. Żeby słuchać wolną Europę, jak tam coś słuchać na wolną Europę, to można było za to iść do więzienia. Ale myśmy mieli radio, gdzie można było złapać, nie było tak łatwo łapać, ale można było słuchać wiadomości z wolnej Europy. To myśmy zamykali wszystkie okna, bo to było w czerwcu, było gorąco, żeby nikt nie wiedział, że to słuchamy w radio Wolna Europa, to myśmy słuchali do tego radia, bo myśmy chcieli wiedzieć, co się dzieje. I na szczęście Izrael jakoś przetrwał. To jedna rzecz była bardzo ciekawa, że ci sami chłopcy, nawet ten Wojtek, co mieszka na parterze, który też nadręczyli, przyszli do nas, żeby do mnie pogratulować, że myśmy wygrali wojnę przeciwko tym krajom arabskim, bo oni byli wspierani, jak to tak, się wspierani przez Związek Radziecki i przecież wiemy, jak wiele ludzi tutaj, jakie oni mieli uczucia o Związku Radzieckim. A ja pamiętam, mówiłam, ja przecież z tym nie mam do czynienia, ja tam nie byłam, ja niczego nie wygrałam. Ale to długo nie trwało. Takie uczucie, że brawo, Izrael, wygrali wojnę i tak dalej. A po 67, to już był marzec 38, to w Szczecinie myśmy takie tylko
plotki słyszeli. Bo już nie było takiego połączenia, żebyśmy wiedzieli, co naprawdę się dzieje, to tylko mogliśmy wiedzieć, co się dzieje, co pisali w gazetach. I trochę od kolegów, bo niektórzy mieli telefon, mieli znajomych w Warszawie, to się tak trochę dowiedzieli, co się stało. I zaraz, już niedługo po tym, Gomułka zaczął mówić o sionistach, jeszcze piątą kolumną, to ja już byłam wtedy w 68, pod koniec roku szkolnego. A żeby dostać magisterium, to jest 5 lat studiów, wtedy było, to już było bardzo blisko do końca, to ja miałam koleżankę, moja przyjaciółka, myśmy już przedtem dużo rozmawiali, jaką pracę chcemy mieć, gdzie mieszkać i tak dalej. A już od czasu tego, co Gomułka zaczął mówić o sionistach, jak jesteśmy piątą kolumną, potem wszyscy mówili, dużo ludzi stracili pracę, którzy pracowali czy pracowali w fabryce, czy na uczelni, tam był bardzo, bardzo dobry lekarz, który wszyscy uwielbiali, który był profesorem na szkole medycznej w Szczecinie. Przepraszam. To mówię, że oni zmusili albo, żeby podpisać taką, że oni potępiają Izrael i są, jak to powiedzieć, są przeciwko, że Izrael był agresorem w tej wojnie i tak dalej, a ci, którzy nie chcieli tego podpisać, to ich już z pracy zwolnili. To nawet ten profesor, jego zwolnili z pracy w szkole medycznej. On był taki uwielbiany w Szczecinie, że tylko wtedy miał taką prywatną klinikę i ludzie do niego też chodzili. To było przecież coś strasznego. To nawet nie można było, nie mogłam sobie wyobrazić, jak tu mogę mieć jakąś przyszłość, żeby w tym kraju, jak taka sytuacja jest. To dopiero wtedy moi rodzice zaczęli mówić, trzeba już wyjechać. Już tutaj to nie tylko moi rodzice, to wszyscy na początku to wszyscy rozmawialiśmy, jaką pracę będziemy mówili i tak dalej. I o przyszłości mówiliśmy o przyszłości w Polsce. A jak to się już zaczęło, to wszystko, rozmowa się zupełnie zmieniła. I tylko mówiliśmy o tym, kiedy i gdzie. To już nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić, żeby zostać. To w ciągu może 2-3 miesięcy wszystko się zmieniło. A czy pamięta Pani taki jakiś konkretny moment podjęcia tej decyzji o wyjeździe? Czy... No decyzja przede wszystkim decyzja była rodziców. A ten moment, co ja pamiętam, to ja pamiętam, że przyszłam na uczelnię, a bo były normalne klasy, ja nie, dodaję się, że jeszcze może było w czerwcu, może na początku września, kiedy nowy rok się zaczął, w 68. Ja przyszłam na uczelnię, tam parę moich kolegów stało, rozmawiali, ja podeszłam i oni rozmawiali, byli tak zajęci. Ja się pytam, o co to chodzi, no, o czym gadacie. To jeden mi mówi, no te sioniści są wrogami Polski. Ja nawet nie wiedziałam, co to znaczy sioniści. Tak. No to kto są sioniści? To się mówi, że to Żydzi. Ale ja mówię, ja jestem Żydówką. A on mówi, nie, to niemożliwe. Znaczy niemożliwe, ja jestem Żydówką. I się mówię, że jestem Żydówką. To niemożliwe, ty nie masz rogów. Naprawdę. No,
To była jedna rzecz. A druga rzecz, to nie miała tak dużo do życzenia, że z moim żydowskim pochodzeniem. W 68, to zdaje się, gdzieś w lecie 68, kiedy Związek Radziecki wjechał do Czechosłowacji. A to zdaje się było w czasie wakacji. Ja nie wiem, czy pamięta, kiedy było, Tak, to to gdzieś, latem. to było latem. Ta partia w Szczecinie zorganizowała takie spotkanie dla studentów w takim klubie studenckim, bo już nie było wtedy, już studenci się nie byli na uczelniach, bo mieli wakacje. To ja pamiętam, że poszłam na to spotkanie, było dosyć dużo ludzi, może 200, może więcej osób, i oni nam wytłumaczyli, że oni musieli uratować Czechosłowację od tego Dubčeka, jak on im groził wolność w Czechosłowacji. I ja się zapytałam, ja podniosłam rękę, ja się zapytałam, jak to możliwe, że pan mówi, że oni musi, że Związek Radziecki musiał uratować Czechosłowację, jak to ludzie w Czechosłowacji wybrali tego swojego prezydenta. Czy nie pamiętam, czy był prezydent, czy nie pamiętam dokładnie, jaka to była sytuacja. No, to następnego dnia ta moja przyjaciółka, ona już wtedy była zamężna, jej mąż był asystentem na naszej uczelni, na Wydziale Elektrycznym i był oczywiście członkiem partii. To ona, następnego dnia ona mi mówi, Andrzej mi powiedział, zamknij mordę, bo cię zaaresztują, jak jeszcze raz ją otworzysz. To dla mnie wtedy, w tym momencie, ja już wiedziałam, że może tutaj nie będę mogła, ale też nie chciałam wyjechać. Do ostatniej chwili nie chciałam wyjechać. Nie wiem, czy z tego, czy ja się bałam, czy naprawdę mi się wydawało, że to jest bardzo niesprawiedliwe, dlaczego ja muszę wyjechać, bo jestem Żydówką, to mi nie wolno tutaj być. Ale nie chciałam. Jak gdyby to nie było, że moi rodzice już to załatwili i powiedzieli, już wyjeżdżamy, to ja sama nie wiem, czy bym na to zdecydowała. A jak państwo podjęli decyzję o tym, gdzie państwo wyjadą? A jak no przede wszystkim ci wszyscy, którzy chcieli wyjechać, to może w tym czasie mogli wyjechać tylko do Izraela. Nie można, nie było żadnej innej możliwości. Ta ambasada Izraela była zamknięta. To zdaje się, że ambasada Holandii reprezentowała interesy Izraela, to ludzie jechali do Warszawy, czy do konsulatu, bo chyba to chyba było konsulat, nie ambasada, do Holandii. Ja wiem, że zdaje się, że moja mama tam wyjechała do Warszawy, nie ojciec. To ludzie czekali przez parę dni w kolejce, żeby dostać wizę do Izraela. To była tylko jedna możliwość. To dostaliśmy wizę do Izraela, i jak się dostaliśmy wizę do Izraela, to nas zmusili, żeby zrzeknąć się obywatelstwa. To musieliśmy już iść do takiego biura w Szczecinie. Ja poszłam tam z moją siostrą, musieliśmy podjąć rękę, żeby przysięgnąć, że zrzekaliśmy się, że my się. Ach, już nie wiem, jak to będzie. Że my rzekaliśmy. Nie, to się tak nie mówi. Jak to Nie, no się. tak, zrzekaliśmy się Że my obywateli. chcemy to zrobić, okay? Że to jest dobrowolne, okay? Że to jest dobrowolne, okay? Że to jest nasza decyzja, okay? Że my się rzekamy obywatelstwa polskiego. Ja pamiętam, myśmy płakały, 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 i ten urzędnik tak patrzył na nas. Okay, ale musieliśmy to zrobić.
To dali nam dowód podróży. A ten dowód podróży był ważny na 6 tygodni. 6 tygodni to nie jest tak dużo czasu, żeby wszystko załatwić, co trzeba załatwić, czy sprzedać coś, czy sprzedać, czy kupić, czy zdecydować, co wziąć z nami. To dali nam jeszcze, prosimy się o przedłużenie na jeszcze 6 tygodni, to dali nam przedłużenie na 6 tygodni. I pojechaliśmy rzeczywiście do Warszawy, a potem z Warszawy do Wiednia. A w Wiedniu moi rodzice, to tam byli przedstawiciele przede wszystkim z tej organizacji izraelskiej, która pomagała ludziom, dała mi jakiś przebyt na parę dni w Wiedniu i potem jechali do Izraela, ale też byli przedstawiciele, ja nie pamiętam, czy to było Hayas czy Joint, może chyba Hayas, chyba, ja nie pamiętam dokładnie. To moja mama miała brata tutaj, miała brata w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie, to jakoś ona z nimi rozmawiała, bo oni mogli rozmawiać po jidysz, to ona nie musiała znać angielskiego i tak dalej. To oni dali nam miejsce w takim hotelu gdzieś w Wiedniu i tam myśmy byli przez 2 miesiące. To myśmy wyjechali gdzieś, zdaje się, albo 12 albo 16 grudnia. Byliśmy tam w hotelu przez 2 miesiące i w tym czasie dostaliśmy wizę dla uciekinierów politycznych, bo już nie mieliśmy wtedy obywatelstwa polskiego. Nawet na podróży, na tym dokumencie podróży było napisane, że ta osoba nie ma obywatelstwa polskiego i nie ma prawa do powrotu do Polski. A to rodzice już to załatwili, żeby przyjechać tutaj do Stanów Zjednoczonych. Bo tylko w tym miejscu mieliśmy rodziny i oni to była już ich decyzja, żeby przyjechać tutaj, nie do Izraela. A pamięta pani wyjazd do Wiednia? To państwo pociągiem jechali z dworca? Tak, pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Tak było. Ja pamiętam przejazd przez granicę. Nawet ten strażnik na granicy pomacał, myśmy przywieźli puchową kołdrę. To było bardzo wartościowe. Myśmy myśleli, że to było bardzo wartościowe, nie było takie wartościowe. Ale nie, było bardzo nieprzyjemne. Było bardzo nieprzyjemne. A w Wiedniu teraz zobaczyłam, że to nie jest, ten świat nie jest taki okropny, jak nam opisali w Polsce. A co jeszcze państwo zabrali? To myśmy zabrali. Myśmy zabrali, mieliśmy taki serwis do herbaty, który jeszcze mam. Taki porcelanowy ze złotym, takim naokoło. Kożuch. Dwa srebrne pierścionki, które kupiłam, które mi ukradli gdzieś w Stanach już wiele lat później. Ojciec zabrał lodówkę, którą nie mogliśmy używać, bo jest inny prąd. Przecież myśmy nie wiedzieli zupełnie, co można tutaj przywieźć, co nie można. Czyli państwo mieli ten lift, tak? Te duże skrzynie, tak? Czy jak to było? Nie taką dużą, małą. Myśmy nie mieli tak dużo rzeczy. No ale jak lodówka. A lodówka, to, tak. No ale była dosyć duża na lodówkę, ale przecież większość, zdaje się, że tylko to było w skrzyni. Większe rzeczy to było tylko w walizkach. Znaczy parę ubrań, książki. Co myśmy jeszcze... A, jeszcze takie malutkie... ja jeszcze jedno pamiętam. Lniane ścierki z lnu. Okay? Teraz jeszcze mam niektóre, które przywiozłam z Polski 55 lat temu. Co jeszcze myśmy przywieźli?
Tylko to pamiętam, nic więcej. A ktoś was żegnał na dworcu gdańskim? Tak, moja koleżanka przyjechała ze mną ze Szczecina, żeby nas żegnać. A w samym Wiedniu, co pani robiły? Co w Państwo Wiedniu? Przez ten okres. No w Wiedniu było, w jednym sensie było wspaniale, bo przede wszystkim rodzice mieli osobny pokój, a myśmy mieli osobny pokój. To miałam więcej wolności, bo przecież już tak nie mogli mnie pilnować. To jedna rzecz. Druga rzecz, w tym samym hotelu było wiele uciekinierów. To było dosyć dużo ludzi w tym samym wieku, co ja była. Była zima, a było dosyć zimno. Myśmy dużo spacerowali po mieście. Dużo spacerowaliśmy po mieście. A wyglądaliśmy okna sklepu. Przecież sklepy były pełne rzeczy. A tutaj nie było coś takiego. Na ogół jak się chodziło do sklepu, to cokolwiek się pytało, czy pończochy, czy buty, to nie ma, nie ma, nie ma. Jak ktoś pończochy były, mieli przywieźć pończochy do, czy rajstopy do sklepu, to trzeba było wstać w kolejce przez 2 godziny. A ja pamiętam, pierwszy raz poszłam do opery w Wiedniu. A widziałam, jak to się, nie wiem jak to po polsku, operę Wagnera, The Flying Dutchman. Jak to jest po polsku? A latający Holender. To jest ta latający Holender. No, tak, no. Tak mi się wydaje. To widziałam tą operę w Wiedniu, gdzie siedzę na samej górze, ale to była pierwszy raz, jak widziałam operę. Co jeszcze? Tam była jedna para z Polski, mężczyzna i jego żona, to oni robili taki akrobatyczny akt mieli. To byli Polacy, którzy pracowali w Wiedniu, pracowali w takim klubie, jak to powiedzieć, gdzie kobiety się rozbierają? Striptease, ja. To tam niektóre były te striptease, robili te striptease, a oni, ta para robiła takie akrobatyczne, to było. To oni nas tam zaprosili, bo oni tam pracowali, to pozwolili nam tam przyjść. Ale większość czasu siedzieliśmy w pokojach i gadaliśmy. Gdzie jedzie? Przecież ludzie jechali do wielu. Rozproszyliśmy się na cały świat. To poznałam tam dużo osób z innych miast. Nie ze Szczecina, bo większość była z Warszawy, byli ludzie z Wrocławia, z Łodzi i tak dalej. To poznaliśmy się tam. Niektórzy jechali do Izraela, niektórzy nie mogli dostać, bo w Wiedniu, zdaje się, mogliśmy zostać tylko 2 miesiące. To było maksimum, albo 2, albo 3 miesiące. To niektórzy musieli pojechać do Rzymu i w Rzymie czekali jakieś może 6 miesięcy, żeby dostać tą wizę dla uciekinierów, politycznych uciekinierów. Przepraszam, że przerwę, że pani poznała tych innych Żydów z innych miast. Czy wcześniej w Szczecinie miała pani kontakt z TSK Żetem? Tak. Miała pani, może pani coś o tym, bo były kolonie też te TSK Żetu, czy pani jeździła? Tak. No to na kolonie nie jeździłam, bo kolonie to były dla dzieci, albo dla dzieci z szkół podstawowych, albo średnich. A one nie były koszerne, to ojciec mi nie pozwolił. Ale jak miałam już 19 lat, to były też takie, to się już nazywało obozy, nie kolonie, miały takie inne imię. Dla tych trochę starszych, to już byli na uniwersytecie. To ja byłam, to też wtedy to już, ja nie wiem,
Może on nawet sobie zdawał z tego sprawę, że jak już mam więcej niż 18 lat, to nie może mi tak wszystkiego zabronić. To na przykład, jak ja byłam na uczelni, na Politechnice Szczecińskiej, to ojciec też nie chciał, żebym poszła do szkoły w sobotę. Ale żeby, jak się jest na uczelni, nie idzie się do szkoły w jeden dzień w tygodniu, to można dosyć dużo stracić. To ja już mówiłam, ja pójdę. To on chciał tylko, żebym mu przyrzekła, to jest, mówię się, okay, że nie będę pisać i pójdę na piechotę. Nie wezmę tramwaju. Ale do szkoły poszła. Okay, to już mi pozwolił. Pod tym warunkiem. To w takim, tym samym czasie też już zdecydowałam, że ja pojadę na te obozy dla tych studentów. To było tylko dla studentów. To było bardzo ciekawe. Pojechałam może 3 razy. Jeden raz było gdzieś nad morzem. Innym razem to było w zimie, gdzieś w górach, gdzieś koło, na południu Śląska, zdaje się, gdzieś w tej okolicy. Ja pamiętam, tam było tak zimno, że rury zamarzły. To może trzy razy albo 4 byłam na takich obozach ze studentami. To wtedy się zapoznałam z wieloma ludźmi z innych miast. I to było ciekawe, bo też byłam tylko jedną osobą, która była z religijnej rodziny i dlatego wiedziałam, że myśmy byli tylko jedną rodziną. Taką religijną, bo przyjechali ludzie z Wacławia, z Zamościa, z Dzierżoniowa, ze Świdnicy, z Legnicy, z Łodzi, z Warszawy. To wszyscy się dziwili. Okay? I oni mówili, my nikogo nie znamy. Nie znamy nikogo, kto jest religijny. To oni się pytali, jak to jest i tak dalej. A wtedy to już było przez 67. To wszyscy, nikt nie mówił wtedy o wyjeżdżaniu. O wyjechaniu czy wyjeżdżaniu, jak to się mówi? Można powiedzieć tak i tak. Można powiedzieć tak i tak. A jak, które jest lepsze? Jeszcze jest trzecia wersja, o wyjeździe. O wyjeździe, okej. Okay. No. Ale o wyjeżdżaniu też można. No, ale wyjeździe jest lepiej, to tak będę mówić. To o tym nie rozmawialiśmy. Na ogół rozmowa była o asymilacji. Co to znaczy, żeby się asymilować w Polsce? Jak będziemy tutaj żyć? To przecież jak się ma 19 lat, 20 lat, jest bardzo ważne, żeby rozmawiać z rówieśnikami i żeby wiedzieć, co oni myślą. To byli na przykład niektórzy, co byli z mieszanych małżeństw. Jedna osoba była, ojciec czy matka była Żydem, a druga nie. Były nawet niektóre, które dowiedzieli się dopiero, jak może byli nastolatkami, że są Żydami, bo przecież dosyć dużo ludzi, rodzice im nie chcieli powiedzieć. A znałam na przykład poznałam jedną dziewczynę tutaj z Warszawy, która mówiła, że to jej... Ona nie wiedziała, że jest Żydówką, a jej jak miała 12 lat, to jej koleżanka powiedziała, oczywiście, że jesteś Żydówką, jak nie możesz wiedzieć. A potem się zapytała rodziców, to oni powiedzieli tak. Ale nie zawiadomili jej ją bezpośrednio. Ale my wszyscy mówiliśmy, jak tu żyć, żeby być Żydem i Polakiem. No ale to jak... W tych dyskusjach pani była to zupełnie, jakby nie pasowała zupełnie, tak? No bo pani była... Nie, ja pasowałam, bo ja przecież już od... Nawet jak ja byłam małym dzieckiem, to ja już mówiłam. Ojciec mnie nauczył, jak się modlić. Wszystko, cokolwiek jadłam, czy piłam, czy wodę, czy chałkę, czy chleb, czy zupę, czy mięso, to jest inne błogosławieństwo, się trzeba mówić. Za każdym, to przecież nie, pan o tym wie. Ja mówię w chwileczkę. Kontekście asymilacji, tak? Nie, ja rozumiem. Okay? To ja się to wszystko nauczyłam.
Ojciec wszystko mi mówił, te story, te powieści ze story, jak świat, jak Bóg stworzył świat. Takie pierwszego dnia to, drugiego dnia to, okej, okay? Adam i Ewa, i królowa Ester, i Jakub, i jego żony, Rachela i Leja. To ja wszystko to znałam. Ale już od tego czasu, jak miałam 13 lat, 13 lat jest taka, taki czas, szczególnie dla dziewcząt, dla chłopców czasem jest trudniej, że zaczynają swoje myśli mieć. Tak, co rodzice powią, to jedna rzecz, co już ten rozdział zamknięty, no, nowy rozdział się zaczyna. To ja już w to nic nie wierzyłam. To dla mnie to nie było ważne. I ja nie myślałam o tym, że ja będę religijną osobą. Już naprawdę, jak nawet w czasie Pesach, jak się siedzi na ten Seder, to ja miałam tą Hagada na stole, bo myśmy czytali to wszystko od początku do końca, to było bardzo długie. I myśmy musieli to, a jak to się powiedzieć, ojciec czytał, ale myśmy musieli wziąć tak w kolejkę, żeby wiedzieć, gdzie on czyta, to ja na to patrzyłam, żeby wiedzieć, gdzie on czyta, a na kolanach miałam książkę i czytałam książkę. I moja siostra też. To czytałam w jednym momencie, czytałam książkę, ale ja mogłam i słyszałam, co on mówi, ja mogłam to czytać, bo jeszcze wiedziałam, jak to czytać, teraz już zapomniałam. Z tego nie jestem taka dumna, że zapomniałam, ale to ja mogłam wiedzieć, on mówi, to mogłam sobie znaleźć miejsce, gdzie on czyta, to ja bym powiedziała, okej, okay, teraz ty, twoja kolej, to ja już czytałam parę linii, potem następna osoba, a potem jak ktoś inny już czytał, to ja sobie poszłam, czytałam sobie książkę, to miałam na kolanach. To ja nie miałam żadnego poczucia, że ja będę religijną osobą, to ja nie czułam się zupełnie inaczej, jak byłam, rozmawiałam z moimi kolegami, jak myśmy mówili o asymilacji. Ale co dla mnie było ważne, żeby w jakiś sposób, i to nie tylko dla mnie, to dla nich też, tylko dla nich to może coś znaczyło, coś innego. Ale dla nas właśnie było ważne, w jaki sposób można być, mieć z jednej strony tą tożsamość żydowską, bo przecież moje całe życie było tak pełne tego, to nawet nie przyszło mi do głowy, że ja jakoś to mogę odrzucić zupełnie, ale także, żeby być Polką. To w tym sensie... A pani... myślała o sobie jako o Polce? I ja myślałam o sobie jak tak, dlatego trudno nawet mi powiedzieć. Bo ja nawet w tym czasie to było... Ja byłam Polką i Żydówką. Znaczy, ale gdzie jedna się zaczyna, a inna się skończy, to przecież to były te dyskusje. O tym to były dyskusje. Jak można być jedną i drugą. Szczególnie, że też było dosyć dużo niechęci dla Żydów. I dlatego to było dla nas ważne, żeby o tym rozmawiać. Co to, o czym pani mówi, no polega, to pani jest świadoma swojej szczególności, że różnica między tymi pani kolegami czy koleżankami rzeczywiście polegała na tym, że oni de facto dopiero mogli odkryć to żydostwo, albo odkryli to, co się mówi, że można odkryć, a potem jeszcze trzeba się dowiedzieć, co to znaczy, tak? Tak. I oni to dopiero odkrywali, a u pani to było zupełnie od drugiej strony jakby, tak? Że jakby... Tak, żeby tej... odkryć moją polskość, tak, a nie... Tak, bo to żydostwo już było we mnie. Tak, jakby absolutnie... Tak. Bo to, co pani mówi, no tak, no to tak było, to też właśnie wiele razy się powtarza w tym, to, co pani mówi, że przytacza tą taką sytuację, że ktoś mówi, że ty jesteś Żydówką, ty jesteś Żydem, przecież to ty nie wiesz, my przecież wiedzieliśmy od zawsze, tak przyjaciele mówią. Tak, ale też miałam dużo koleżanek, to oni wiedzieli, że są Żydówkami, ale nie byli religijni. Tak. To oni nie chodzili, rodzice nie chodzili do bożnicy nigdy.
wierzyli w tę komunistyczną ideologię. Nawet nie byli członkami partii, ale wierzyli, że to jest najlepsza rzecz, najlepsze, jak to powiedzieć, the best way to live. Najlepszy sposób życia. Najlepszy sposób życia, że to jest sprawiedliwe i tak dalej. Oni jedli wieprzowinę w domu, przecież to u nas nie było. Ale czuli się Żydami. To dla nich też to było takie pytanie, że być przede wszystkim przez wiele, wiele lat, to nie tylko po wojnie. Dużo Żydów to byli świeccy ludzie. Oni może czasem chodzili nawet w Szczecinie, szczególnie w latach 60. To mężczyźni często chodzili do bożnicy tylko w wielkie święta. Nigdy więcej. Większość moich koleżanek, oni nic nie obchodzili żadnych żydowskich świąt. Nie robili seder w Pejsach. Nawet dla mnie to było byłam zdziwiona, jak przyjechałam do Stanów Zjednoczonych i nawet teraz, w tym czasie, jest nam dużo ludzi, którzy nic nie mają do czynienia, tak do czynienia z żydowstwem, z żydowskimi rytuałami, z religią, z językiem, ale mają seder. To jest tak jedna rzecz, z którą są połączone, mają połączenie ze swoim żydowskim pochodzeniem. Poza tym nie imiona, nic innego. Nie studiują tego. To dla mnie jeszcze jedną chcę rzecz o tym powiedzieć, że jest dla mnie teraz ważne. I taka rzecz, której przez wiele lat nawet sobie nie rozumiałam, że myśmy się tak przyzwyczaili, żeby żyć z pogardą. Bo nawet ci ludzie, którzy nas nie dręczyli, niczego złego nie robili, niczego złego nie mówili. Żeby być Żydem, to tak o tym się nie mówiło. Na przykład z moją koleżanką, czy jak mówiłam o moich przyjacielach, których miałam na uczelni. Oni wiedzieli, że jestem Żydówką. Ale taka na to ten pogląd był taki, że jak to się mówiło, ja nie wiem, czy pan o tym wie, jak prezydent Clinton był prezydentem Stanów Zjednoczonych. I była taka kwestia, czy homoseksualiści, czy im wolno być w armii. Okay? Don't ask, don't tell. Okay? Nie mów, nie pytaj się. Jak nikt o tym nic nie mówi, to można. To była taka sytuacja z moimi kolegami. Oni się o to nie pytali. Oni byli bardzo przyjaźni. Ja nigdy nie miałam żadnych problemów, mieliśmy wspaniałe stosunki, ale o tym się nigdy nie pytali. Moja najlepsza przyjaciółka się nie pytała, nikt się nie pytał, a ja nie mówiłam. Bo był jakiś taki wstyd. Wstyd był, żeby być Żydem, a był podwójny, potrójny wstyd, żeby być z religijnej żydowskiej rodziny. Bo nawet ci, co byli świeccy, to też pogardali religijnym, tym Żydami, którzy byli religijni. Ja nawet sobie z tego nie zdawałam, jak dużo to we mnie zostało. Taki ten sens, że coś jest ze mną nie w porządku. Że czegoś trzeba się tego trochę wstydzić. To jedna rzecz. A drugą rzecz, z której sobie nie zdawałam dużo sprawy, ile strachu to we mnie zostało. To, co przeżyłam, jak byłam małą dziewczynką, szczególnie od tych chłopaków. Okay? Bo naprawdę się bardzo bałam i do tego czasu to mam. A już miałam więcej niż 30 lat, kiedy
dostałam tą świadomość, że mam ten strach w sobie. Ja nie wiedziałam o tym. Naprawdę tego nie zrozumiałam. Miałam takie jakieś, jak ci się mówi? Nie, reakcje. Symptomy. Hmm? Symptomy? Nie, nie symptomy. To nie są symptomy. Ja, no, to nie zależy. Ale ja nie wiedziałam, skąd to jest. I potem w jednym już 5-13 lat jakaś coś sytuacja zdarzyła i ja zrealizowałam sobie, że czuję taki strach. I ja mówię, dlaczego? To przecież to jest nic strasznego, nic mi nie grozi. Dlaczego ja tak czuję ten strach? Serce mi bije i tak dalej. To taka, przecież na przykład w szkole podstawowej, to była żydowska szkoła, to myśmy czytali żydowskich autorów i poetów i tak dalej. Widzieliśmy, ten Artur Rubinstein jest Żydem, okej? To było, bo byliśmy z tego bardzo dumni. W szkole ogólnokształcącej nic. Nic nie wiedział, nic o żydowskiej literaturze, czy o żydowskich pisarzach, czy o żydowskiej historii. To było takie malutkie na marginesie. Tylko wiedzieliśmy o zagładzie. Ja przecież wychowałam się z tą świadomością śmierci od małego dziecka. Byłam tak świadoma, że ludzie umierają, że mogą nas zabić. Za nie, tylko zabić. Nawet jak miałem 10 lat, ja pamiętam na przykład, każdym razem jak czekałam na przystanku na tramwaj, żeby pojechać do szkoły, to ja patrzyłam na tych innych ludzi, co czekają na przystanku i sobie tak myślałam, jak oni będą długo żyli? Czy ich też można zabić? To było zawsze tak dla mnie w moich myślach. Zawsze, zawsze, zawsze. Ale najgorsze to była ta pogarda, bo nawet w wielu tych książkach, literaturze polskiej, które myśmy czytali, to jako była jakaś żydowska postać, to albo była pisana w takiej pogardliwej, w takim pogardliwym uczuciem, albo, jak to się mówi po polsku, pity. No taka żałosna? Z litością. No, litość to nie jest taka, nie jest takie przyjemne, żeby to było tylko jedno uczucie, co się czuje od innych ludzi, to jest litość. A to jak pojechałam do Izraela, już mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, mój brat się przeniósł do Izraela w 76. Ja pojechałam tam w 77, już byłam wtedy po szkole medycznej, bo ja poszłam do, w Polsce, w Stanach poszłam do szkoły medycznej. Skończyłam w 76, to w 77 były pierwsze wakacje po tym pierwszym roku stażu i pojechałam do Izraela i na 2 tygodnie i prawie on mieszkał w Aszkelonie, tam byłam tam w Aszkelonie może jeden dzień, 2 dni czy 3 dni, nie bardzo długo, ale cały czas spędziłam albo w Starej Jerozolimie i jechałam sobie odwiedzić te wszystkie miejsca, Grób Racheli, Abrahama, Jericho, te wszystkie miejsca, które są w torze, ja pojechałam, żeby odwiedzić. I to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy zdałam sobie sprawę, że my jesteśmy takim starym narodem. Że jesteśmy już od tak dawna. I że to jest coś takiego specjalnego. Bo kto może o tym powiedzieć, że przez tyle tysięcy lat. To było dla mnie bardzo ważne, dla mojego samego takiego uczucia, żeby tak się pozbyć tego wstydu i tej pogardy. I dopiero parę lat temu, może 5, może 6, zaczęłam studiować Torę. Żeby naprawdę wiedzieć nie tylko to, co mi się wydawało, że są legendy, co mój ojciec mi powiedział, tylko naprawdę zrozumieć, co
co to jest? Co to jest, że przez tyle tysięcy lat to trzymało naszą tożsamość? Przecież bez tej książki, jak się mówi, nie moglibyśmy być jakieś, nie wiem, czy nawet powiedzieć, że jesteśmy narodem. Jesteśmy taką cywilizacją. Bo przecież ludzie są z całego świata i mają różne poglądy i różne zwyczaje i tak dalej, ale coś nas trzyma. To przecież całe życie, mam już 77 lat, a całe życie brało, żeby do tego miejsca dojść, że ja nie czuję już żadnego wstydu. Ale to dosyć dużo czasu. I to jest naprawdę najgorsza rzecz. A dla wszystkich. To przecież nie tylko dla mnie. Przecież jest wielu ludzi, którzy homoseksualiści, to też wychowali się w takim sensie, że ludzie ich pogardzają. Ci, co są młodsi, to nie mają może z takich problemów, szczególnie nie w Stanach Zjednoczonych. W innych krajach jeszcze też. Ale ci, co są starsi, to też nie jest im tak łatwo tego się pozbyć. Ale tutaj w Polsce to było dosyć dużo. Na przykład, najgorsza rzecz, żeby było jechać pociągiem. Bo się siedzi w pociągu przez wiele godzin. Jak jechałam na te obozy, czy jechałam gdzieś indziej, raz pojechałam na takiej złote skarżetu w Warszawie. Pracowałam też, zapomniałam już, jako wychowawca w jednym obozie gdzieś dla młodszych, jak już byłam na studiach. To trzeba jechać pociągiem. Się siedzi w wydziale i ludzie gadają. I największa rzecz oglądają, zaczynają mówić dowcipy. A dowcipy zawsze były takie pogardzające o Żydach. To ja zawsze sobie myślałam, czy im powiedzieć, że jestem Żydówką na początku, to może oni tak będą trochę bardziej grzeczni, nic nie będą mówić? Czy tylko mi powiedzieć, gdy zaczął mówić takie dowcipy? Czy tylko powiedzieć, nic nie powiedzieć i tylko się nie śmiać? Ale nawet jak to nie było dręczenie, nie było nic takie, jak się mówi, violence, Przemoc. Przemoc. Przemoc, nie było przemocy czy coś, to też zawsze się to tak czuło, że jakoś, żeby być Żydem, to nie jest się takim równym do innych. Nie tylko nierównym z powodu prawa, bo z powodu prawa to może byliśmy, ja nie wiem. Ale tak z powodu wartości, swojej wartości. Na przykład wtedy ci chłopacy tak mnie dręczyli. Ja się zawsze pytałam rodziców, dlaczego nie możemy iść do milicji i powiedzieć im, że oni tak nam przeszkadzają. Nie, 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 lepiej nic nie mówić, bo tylko będziemy mieli więcej kłopotów. To tak czułem się wtedy, że jestem tak bez helpless, jak się mówi. Bezbronna. Bezbronna, że już muszę się z tym zgodzić, że już to już się musi zaakceptować, na to nie można nic zrobić, już musi się z tym żyć. A teraz to jest nawet gorzej dla studentów w Stanach Zjednoczonych, na wielu uczelniach. Przecież jest coś okropnego. I teraz to już to nie jest tylko takie nowe, już od wielu lat, ale teraz po tym, co się stało w Izraelu 7 października, to wybuchło. To jak nagle jakaś dżuma się zaczęła. To znowu czuję się, że nie ma nas miejsca na świecie, że chcą nas jeszcze raz zagładzić. Bo pani mieszka w Bostonie, Nie, tak? ja nie mieszkam w Bostonie. Aha. W Bostonie mieszkałam wiele lat, tam poszłam do szkoły medycznej, tam robiłam staż i specjalizację,
a potem się przeniosłam do Kalifornii, mieszkałam w Berkeley przez wiele lat, potem takie miałam miasteczko koło Berkeley, a już pół roku temu się przeprowadziłam do Colorado i mieszkam w Boulder, to też takie uniwersyteckie miasteczko. Bo ja bym chciał jeszcze dopytać, no w takim razie o, no też chciałem zapytać, no w Wiedniu tak samo, czy mieliście dostęp do koszernego jedzenia na przykład? Jakby jak sobie rodzice w tej całej podróży, szczególnie tata radził? No, ja mi się zdaje, że rodzice, dla mnie to nie było ważne. To ja, myśmy mieli bardzo mało pieniędzy. To myśmy mieli na ogół jedliśmy tylko kluski, bo myśmy nie mieli nic. A jedzenie w Wiedniu wtedy było okropne. Znaczy, to jedzenie, na które myśmy mogli sobie pozwolić, ja z rodzicami nie jadłam, bo już miałam wolność. Ja szłam z kimś innym, z moją siostrą, czy z innymi koleżankami, a oni nie jedli mięsa. No Tylko tak, czyli jedli, wegetarianizm po tak, prostu. oni jedli co w ogóle, jajka, chleb, ser i tak dalej, ale nic mięsnego nie jedli, bo w tym hotelu to już nie było możliwości. Czy było gdzieś w Wiedniu, ja nie wiem. Z tego co wiem, nie wiem, czy ojciec na pewno się modli, bo on się zawsze modli 2 razy dziennie, ale mi się zdaje, że tylko się modli w swoim pokoju w hotelu. Tego nie pamiętam, żeby on jakaś była synagoga w Wiedniu, żebym tam poszedł. To ja chyba nie. Ale na pewno nie wiem. Ale nigdy nie widziałam, o tym nie mówił. Jak wyglądała podróż potem do Stanów? Jak wyglądała podróż do Stanów? Bardzo ciekawe. To myśmy z Wiednia i wylecieliśmy samolotem do Amsterdamu. I w Amsterdamie zmieniliśmy samolot, pojechaliśmy do Nowego Jorku. To na samolocie po raz pierwszy próbowałam whisky. To nie była śliwowica, to było whisky. Smakowało wtedy okropnie. Ja nie mogłam zrozumieć, jak to może to pić. To jest takie gorzkie. A przyjechaliśmy do Nowego Jorku. Zdaje się, że było 13 lutego. To był jeden dzień po okropnej burzy. Dużo, dużo, dużo śniegu spadło wtedy. Nikt nie mógł wyjechać, nie mogły samoloty nie wyleciały i ludzie nie mogli się nawet jak to się mówi? They couldn't leave the airport. Aha, no popuścić lotniska, wyjechać Nie mogli z wyjechać z lotniska. lotniska na miasto, je mówię. Ale wszystko było inne. Bo przede wszystkim tłumy ludzi, ten sposób ubrania był taki zupełnie inny. Ja pamiętam, to było 69. Kobiety nosiły takie spodnie, to były takie szerokie, można było 2 spódniczki z nich zrobić. Mieli takie wielkie, wielkie kolczyki, takie do ramion. Koleżanka, która przyjechała tutaj trochę wcześniej, ona przyjechała na lotnisko. Pojechaliśmy tym metrem to jeszcze ktoś przyjechał z tego haja, z tego biura, bo dali nam pokój w hotelu na jedną noc. To jechaliśmy tam tym metrem. Ten zapach był taki inny, zupełnie inny. Pamiętam ten zapach w tym metrze. A ten hotel był na 42 ulicy, a 32 ulica wtedy to był sex shops. Wszędzie. I ja pamiętam, chodziliśmy, tak poszli gdzieś, żeby coś zjeść, i ja patrzyłam na to. To było coś strasznego. Jak przyjechaliśmy do tego hotelu, to tam był, jak się mówi, porter po polsku? Portier. Portier. To taki czarny mężczyzna
I on wziął nas do. A ten hotel to też wygląda jak więcej jak burdel niż jak hotel. I nikt nie mówił po angielsku. Ja nawet studiowałam angielski w Polsce, ale to było studiować gramatykę i tak dalej, ale mówić nic nie umiałam, a moim rodzicom oczywiście zupełnie nic. To myśmy poszli do tego pokoju i on ciągle rękę i mówi typ. A ja nie wiedziałam, co to znaczy. Bo przecież w Polsce nikomu nigdy nie dało jakiegoś napiwka. To ja nawet nie rozumiałam, co on chciał. Następnego dnia przyszli po nas do hotelu, ten też jakiś przedstawiciel z Hyatt, żeby nas zawieźć do pociągu, na stację kolejową, bo oni nie chcieli, żeby wszyscy zostali w Nowym Jorku. To było dla nich bardzo ważne. Jak ktoś miał rodzinę w innym mieście i zaraz jej do innego miasta. A to pojechaliśmy pociągiem. Wszystko było gorsze. Wszystko się wydawało, że było gorsze. Pociąg nie miał przedziałów, tylko był taki otwarty, brudny. Toaleta się nie działa. Znaczy gorsze niż w Polsce. Co? Gorsze niż w Gorsze Polsce. niż w No. Polsce. Czy ktoś mówi jakieś antysemickie dowcipy, to ja nie wiem, bo przecież tak czy tak bym nie zrozumiała. To pojechaliśmy do Bostonu, to może 4 godziny czy 4,5 godzin. Wujek przyjechał po nas na stację. Ja pamiętam, to była zima, i ja pamiętam, że on miał białe skarpety. Jak można nosić białe skarpety? To wszystko było gorsze. A oni wynajęli nam mieszkanie w domu, a znaczy był taki mały dom, zdaje się, był tylko jednorodzinny dom. To wszystko było inne. Jak wszystko jest inne, zupełnie inne. Korytarz, nie było korytarza, tylko było takie duże wejście. To czuję się z tym niedobrze. Znaczy, dali nam takie meble, które były nie z drzewa, tylko takie, nawet takie papierowe, staje się. I mieszkaliśmy w dzielnicy w Bostonie, która była żydowską dzielnicą, ale dużo Afroamerykanów się tam zaczęli wprowadzać. Po latach zrozumiałam, że to była taka rola banku, że tylko tam im pozwolili kupić domy. I wujek zawsze mi mówił, nie możesz chodzić jak już jest ciemno, bo jest niebezpiecznie, niebezpiecznie, ale w grudniu jest ciemno o 4 godzinie. To naprawdę było bardzo, pierwsze parę dni, pierwsze parę tygodni, to myśmy tylko płakały. To jest okropne, jak to można żyć. Ale bardzo szybko się jakoś sobie znalazłem sobie szkołę, żeby się tak dla obcych, gdzie się można uczyć języka angielskiego. Ja się bardzo szybko nauczyłam, bo znałam gramatykę dobrze. I tak widziałam, jak z tym, jak się. To tylko musiałam się nauczyć, jak mówić. A mój wujek miał sąsiada, którego syn był studentem na MIT, tej w sławnej szkole, on był studentem fizyki, on był w tym samym wieku co ja. To myśmy się poznali i myślę, on mnie zabrał tam, żeby iść na film. On miał taki malutki samochód, który zawsze musiał naprawiać. Ale to było bardzo dobrze, żeby tak się skontaktować z tymi, co mieszkają tutaj. Ale najważniejsza rzecz to była to. Ja musiałam mój indeks przetłumaczyć na polski, bo ja miałam ten indeks z Politechniki. To było wszystko po polsku. To ja poszłam, był taki instytut, się nazywał Institute for International Living. To ja tam poszłam, to było w bardzo ładnej dzielnicy w Bostonie. To jak zacząłem, już wiedziałam, jak wziąć autobus do metra, jak z metrem pojechać do tej szkoły, pojechać do środka miasta, to przecież widziałam, że to jest
tam bardzo ładnie. Ale też jedzenie, wszystko było, wszystko, nic mi się nie podobało. No to jednego dnia wziąłem ten indeks i poszłam do tego instytutu i tam była taka kobieta, trochę starsza, chyba dużo młodsza niż ja teraz jestem. I prosiłem, żeby ona mi to przetłumaczyła. No i my siedzimy, rozmawiamy i ja siedzę tam, rozmawiam i narzekam. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Ja wszystko, tak jak wszyscy, porównują to, co mieli w swoim kraju. To naprawdę ci cierpliwie słucha i słucha i słucha. A potem się pyta, a czy pani ma zamiar pojechać z powrotem? To ja mówię, nie, oczywiście, że nie, nie mogę. To ona mówi, no to nie pani tu wyląduje. I od tego czasu ja przestałam narzekać. Tylko jestem tutaj, muszę zobaczyć, co mi się podoba, co mi się nie podoba i jakoś sobie tutaj życie zrobić. To była naprawdę najlepsza rada, jaką dostałam w życiu. I wylądowałam. I potem najpierw studiowałam na MIT przez jakiś rok, a potem zdecydowałam, że i pracowałam, bo to było tylko, nie byłam tak, jak to się mówi, not full time student, part time, tylko no i jeszcze dostałam pracę i pracowałam w takiej elektronicznej firmie, myśmy tam budowali jakieś urządzenia, nie wiem dokładnie do czego. I wtedy zdecydowałam już po paru miesięcy, że ja nie chcę być inżynierem i poznałam innych ludzi. I oni mówili o szkole medycznej i zaczęłam, poszłam na taki kurs genetyki w Bostonie, na Uniwersytecie w Bostonie. I to wtedy zdecydowałam, żeby pójść do szkoły medycznej. I miałam bardzo dobre stopnie i to było też w tym roku, że oni chcieli, musiałam jeszcze wziąć jakieś przedmioty, bo ja studiowałam chemię tylko w szkole ogólnokształcącej, a musiałam mieć to z uniwersytetu, musiałam mieć kurs chemii i chemii organicznej się mówi, tak? Tak, tak. Chemii organicznej z uniwersytetu, to ja poszłam na szkołę i tam zobaczyłam, co oni czyli chemii na uniwersytecie, to już wiedziałam wszystko z mojej szkoły ogólnokształcącej. Co mi było bardzo łatwo i bardzo łatwo mi dostać bardzo dobry stopień. No i tam też poznałam koleżankę, to też miała, też studiowała coś innego wcześniej i zdecydowała pójść na szkołę medyczną, to myśmy się poznali razem. Wypisałyśmy ten wniosek na, jak to się mówi, żeby nas przyjąć do tej szkoły medycznej. No, poznałam dużo ludzi. To był bardzo dobry czas. 69. Był bardzo dobry czas. Ja pamiętam na przykład, dobry czas w jednym sensie, że to była taka wolność. Ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że to jest tak inaczej, jest taka wielka różnica. Przecież w 69 było bardzo dużo, studenci protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie. A Boston ma wiele uniwersytetów. Ja mogłam sobie wziąć, kiedy kiedykolwiek miałam czas, to ja sobie gdzieś pojechałam tym metrem do innych części miasta i jechałam na Cambridge, gdzie jest Harvard University. I tam są studenci z tymi megafonami na ulicy i krzyczą przeciwko rządowi. Coś zupełnie nowego. No już tak się stało, to znam, ludzie byli bardzo przyjaźni. To jest takie wspaniałe święto. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa Thanksgiving. To nie jest religijne święto. To poznałam ludzi i zaraz mnie zaprosili na to święto. To każdy przyniósł coś, gotował, przyniósł coś do jedzenia i razem siedzieliśmy i rozmawialiśmy i gadaliśmy. To już tak szybko się połączyłam z takim towarzystwem i było bardzo łatwo. A potem poszłam do szkoły medycznej. I oni chcieli mieć trochę więcej kobiet
w szkole medycznej, bo przedtem nie było, było bardzo mało kobiet, a już było tak naciskanie od tych organizacji kobiecych, żeby więcej kobiet przyjąć do szkoły medycznej. A ja miałam takie dobre stopnie, to ja już, to już mnie przyjęli, nawet jak te stopnie były z takiego uniwersytetu w Polsce, o których nikt nigdy nie słyszał, bo to też nie był Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, o tym wiedzieli, ale Politechnika Szczecińska, to nawet nikt nie mógł tego mówić. Ale to już potem czułem się bardzo dobrze. I tu było, to i inna rzecz tutaj też było, żeby tu być Żydem nie było wstydu. Miałam kolegów, kolegów, koleżanek, miałam chłopaka. Była dosyć dużo nas, nie było dużo kobiet, też było może 18, w klasie chyba była 120 osób. Ale myśmy były z tego bardzo dumni, że jesteśmy już tutaj z tymi samymi, że możemy studiować na medycynie. Nas nie było, była jedna kobieta, która uczyła nas anatomii i jedna kobieta, która już była taką specjalistką od chorób nerek, to ona była tak lekarzem w tym szpitalu. A poza tym to wszyscy byli mężczyźni. Ale to nas nic... Nie było z tym problemu. Ale było, tak czułam też, że tutaj być Żydem to już było bardzo... Nie musiałam się z tym kryć. To było, też było dla mnie bardzo ważne, że tak dało mi taką wolność oddychania. A rodzice, jak się zaklimatyzowali? Rodzice... mój ojciec, czy on był bardzo religijny, on niedługo przy przyjeździe, myśmy przyjechali w lutym i zdaje się, że może gdzieś 2 miesiące później, ktoś go zaprosił do Nowego Jorku, do Brooklynu, gdzie jest taka, była taka chacycka dzielnica to się nazywa, dzielnica, nawet pamiętam. Taka chacycka dzielnica, to się nazywa Williamsburg. To on tam pojechał, ktoś go zaprosił, on mieszkał u kogoś w mieszkaniu i jak wiele tych pobożnych rodzin mieli mnóstwo dzieci, ale byli bardzo gościnni, to gdzieś na początku lata tego roku 69, to rodzice się przeprowadzili do Brooklynu. I mieszkali nie w Williamsburg, mieszkali w innej dzielnicy. To była dzielnica, to tylko pobożni Żydzi mieszkali i ci czarni. A on tam był bardzo szczęśliwy, bo on się czuł tak jak in a shtetl, okay? Bo on był bardzo, do wszystkich, jak on chodził po ulicy, to do każdego mówił hello, 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 nie zależy kto to był. Tam był już bardzo, miał tam bożnicę, miał takie małe, też takie małe grono. Ale on niedługo żył, już w 74 w lutym już miał zawał serca i umarł. A mama potem się przeprowadziła do Bostonu. A przez jakiś czas tam mieszkała, bo mój brat został tam, a potem jak brat w 76 się już przeprowadził do Izraela, to ona się przeprowadziła do Bostonu i tam żyła do 98 roku. A dlaczego brat się przeprowadził do Izraela? Bo on pojechał tak na wakacje, mieszkał w kibucu, pracował w kibucu, poznał dziewczynę, zakochał się, ona się w nim zakochała, ona była w wojsku. A najpierw wydaje się, że pojechał w 75, a potem przyjechał z powrotem, bo pojechał tylko na parę miesięcy, może na 2 miesiące, nie wiem dokładnie jak długo, ale nie bardzo długo. A jak ona już miała
skończyła jej się ten staż w wojsku, to on przyjechał z powrotem i został tam. A to dla dziewczyny. A kiedy pani przyjechała do Polski pierwszy raz? Pierwszy raz? Tak. 2007. To dosyć późno. Dosyć późno. A przyjechałam dlatego, ja panu powiem dlaczego. Bo na początku, gdzieś na początku, może na wiosnę, czy może jeszcze w zimie 27, było spotkanie w tym, już mieszkałam wtedy w San Francisco. Nie w San Francisco, ale koło San Francisco, ale ktoś mi powiedział, że jest takie spotkanie w tym Jewish Community Center w San Francisco, że przyjeżdżają trzy osoby z Polski i będą coś mówili, jaka jest sytuacja teraz w Polsce. A te osoby to były Konstanty Gerbert, Janusz Makuch i jeszcze inna osoba, której nie pamiętam jej nazwiska. Ona była, zdaje się, historykiem i ona pisała coś o historii Żydów, nie pamiętam dokładnie. Ale Janusz Makuch mówił o tym festiwalu, to ja po raz pierwszy się dowiedziałam, że jest taki festiwal kultury żydowskiej, który już zaczął, zdaje się, w 1988 czy coś takiego, parę lat temu. Konstanty Gerbert mówił o tym żydowskim życiu, on wtedy prowadził taki dziennik, co się nazywa, nie dziennik, takie czasopismo, co się nazywało Midrash. I było to spotkanie, było cały dzień. To była dla dużej grupy, dla mniejszej grupy. To dopiero wtedy się dowiedziałam, że tu sytuacja w Polsce się zmieniła. Już nie jest to samo. No jak to, jak zaraz po tym spotkaniu zdecydowałam, żeby przyjechać na ten festiwal. To po raz pierwszy przyjechałam w 2007, żeby pojechać na ten festiwal. A to oczywiście najpierw przyleciałam do Warszawy, a znalazłam taki hotel, bardzo ładny hotel, był nowy hotel na Starym Mieście, a ponieważ był nowy, to takie ceny były jeszcze bardzo niskie. Teraz zdaje się już chyba 5 razy więcej, ale był bardzo ładny hotel, naprawdę piękny. I chodziłam sobie po mieście, to już zupełnie było inne miasto. Nie było takie szare i ponure. I pamiętam, chodziłam po Chmielnej, po Starym Mieście. To wszystko pięknie wyglądało. To byłam tu może 3 dni. A potem wzięłam pociąg do Krakowa. I ja wsiadłam do pociągu, byłam tam w pierwszej klasie. Bo w 2007 już miałam dosyć... Zarabiałam dosyć, żebym mogła sobie pozwolić na pierwszą klasę w Polsce. To też było taniej. I rozmawiałam z tą kobietą, już po polsku nie mogłam rozmawiać. Tam była jeszcze inna pasażerka, tylko jedna pasażerka i rozmawialiśmy. Ona znała angielski dosyć dobrze, to rozmawiałam sobie trochę po angielsku i ona się pytała, gdzie jadę, po co jadę. Ja mówię, że jadę na ten festiwal kultury żydowskiej. I tak trochę się wahałam. Nie wiedziałam, czy powiedzieć jej, czy nie powiedzieć jej. Jak ona by się czuła, że mówię o festiwalu kultury, że a, no wspaniale, ja tam byłam parę razy. Potem zdaje się na Warszawie Zachodniej, czy jakieś parę przystanków później, taki młody czy mężczyzna też wchodzi do przydziału i zaczyna rozmawiać, gdzie jedziecie, jeden na kulturę, do festiwalu kultury żydowskiej. O, ja też. I to się okazało, że on pracuje w Warszawie, to on cały dzień, codziennie jechał tam i z powrotem, żeby iść na festiwal. Rano jechał z powrotem, jechał z powrotem. Ja się zdziwiłam, to przecież taki tak dużo robić, żeby pojechać na festiwal. A ja to się pytam, czy pan miał jakieś pochodzenie żydowskie, to on mówi, niestety nie. Niestety nie. A festiwal był wspaniały. Ja byłam na tym festiwalu jakieś może jeszcze 3-4 razy. Ten był najlepszy.
tyle ludzi i taki entuzjazm. I kupiłam sobie taki wstęp na wszystkie, gdzie mogłam iść na wszystkie takie przedstawienia, na wszystkie koncerty. Wiele tych koncertów było w tej synagodze, Temple Synagogue. To była pięknie odnowiona. I ja stoję w kolejce, to ja bardzo, bardzo łatwo mi zacząć takie rozmowy z ludźmi, których nie znam. Zawsze, zawsze to robię. I to tyle ludzi przyjechało. Jedna kobieta mi, że ona też była Polką, wyjechała do Anglii, ma mieszkanie w Anglii, mieszka gdzieś koło Londynu. Co roku przyjeżdża do Polski na ten festiwal. Nie Żydówka. Się bardzo chwaliła, że jej córka jest wolontariuszem na tym festiwalu. Janusz Makuch mówił z takim szacunkiem dla żydowskiej kultury. Był koncert, ja też to pamiętam, w tej synagodze był koncert trzech kantorów. To w każdym roku mają koncert trzech kantorów. Jeszcze nie wiem, czy teraz też, ale to wtedy już tak. Każdym razem, jak tam byłam, to mieli taki koncert. To jeden był aszkenazyjski, jeden był sefardyjski, a ten trzeci był mizrachi. To oni mają taki. To, ten dźwięk jest inny. To mogą być te same takie piosenki, ale inaczej to brzmi. To koło mnie siedział taki młody człowiek, młody facet, który był tłumaczem, też tłumaczył niektóre rzeczy dla, nie wiem, na angielski. Razem z Makuchem tam był, ale czasem w czasie tego koncertu on siedział koło mnie. To on się mnie pytał, którego ja bardziej lubię. To ja mówię, że dla mnie ten dźwięk jest, co dla mnie tak mnie porusza najwięcej, to jest ten aszkenazyjski. To on mówi mnie też. A potem ci, co naokoło siedzieli, jedna kobieta przedtem, ktoś z tyłu, to zaczęli się mnie pytać, co o tym myślę, co ja o tamtym myślę. To było takie przyjazne. A potem był ten koncert na Szerokiej. To ten koncert na Szerokiej 10 tysięcy ludzi. To przecież większość ludzi z okolicy. Znaczy, nie wiem, czy z Warszawy, czy z Krakowa, ale tutaj stąd, nie ci przyjechali turyści. No to potem to już zrozumiałam, że jest coś, ten kraj się już tak zmienił. Tak dużo zmienił. To następnym razem przyjechałam w 2010. To mój brat też tu przyjechał z Izraela ze swoją żoną i on też był parę dni tutaj na tym festiwalu i potem wynajęliśmy samochód i pojechaliśmy na wschód. Pojechaliśmy do Rzeszowa, do Sanoku, do Dynowa, Przemyśla, tych wszystkich miasteczek, miast, do Lubaczowa. I wszędzie ludzie byli tacy przyjaźni. Tylko jedną rzecz było bardzo trudno. Jedna rzecz była bardzo trudna, bo myśmy się chcieli dowiedzieć dokładnie, gdzie moi rodzice, gdzie moja mama mieszkała w Dynowie. To poszliśmy do burmistrza, do tego biura burmistrza. A oni mówili, nie, wszystko się spaliło, nie mamy żadnych dokumentów i tak dalej. Poszliśmy na cmentarz. Cmentarz był zupełnie zniszczony. Wszystkie macewy były, już tam ich nie było, były ukradzione. Ale Dynów w tym czasie jeszcze miał dużo śladów żydowskich, bo przecież te wszystkie domy naokoło rynku, naokoło i takie na niektórych bocznych ulicach miały te takie miejsca, gdzie te mezuzy były. Ale
Kaj wyglądał bardzo ładnie. Teraz jest jeszcze lepiej, ale nawet wtedy, w 2010, kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej? W którym Niech roku? pomyślę. Chyba przedtem, nie? Tak, nie, w 2005 chyba. Tak, ale coś to się takiego, czy wcześniej, czwartym. Zaczęło się odnawiać wiele miejsc. Ja pamiętam, byliśmy w Tarnowie i tam był taki dom, który przed wojną należał, znaczy był hotelem, należał do jakiejś rodziny żydowskiej, to tam była taka tabliczka, gdzie mówili, do kogo należał i tak był pięknie odnowiony, że nawet nie mogłabym sobie wyobrazić, że coś takiego pięknego było. To widziałam, że jest takie dziwne, inne poczucie się mówi, czy uczucie dla Żydów, dla tej historii Żydów i tak dalej, że ludzie są tego, naprawdę dają im miejsce w historii tego miasta. Jedzenie było dobre, a podróżowaliśmy trochę tam, pojechaliśmy tam na góry, wszystko było bardzo przyjemne. I po tym czasie już parę razy, wiele razy przyjechałam. W jednym roku byłam nawet tutaj 3 razy. Potem mój brat się zapoznał z profesorem Wierzbieńcem z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak on się z nim zapoznał, dokładnie nie wiem, ale ten Wierzbieniec napisał książkę o Żydach w Dynowie. To chyba dlatego. I on nas zaprosił, rok po roku nas zaprosił, żebyśmy przyjechali na te uroczystości upamiętnienia Żydów w Podkarpaciu. A to zdaje się, że ja przyjechałam na to miejsce po raz pierwszy w 2017. To myśmy jechali, wiele miasteczek naokoło Rzeszowa też mieli tak, organizowali takie uroczystości. To myśmy byli może w 10 czy w wielu miasteczkach. Tak nas bardzo przyjemnie ludzie, wszyscy nas przyjęli. Bardzo, naprawdę, było takie uczucie było bardzo dobre od tego. A potem przyjechałam tutaj w 2018, a w 2010 jeszcze był Złot Szczecinie, to ludzie, dużo Szczeciniaków przyjechało ze Szwecji, z Danii, bo wiele ludzi ze Szczecina wyjechali, oni wyjechali do tych krajów skandynawskich, ale także z Belgii, z Francji, z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, dosyć dużo ludzi. To było w 10, potem jeszcze raz, zdaje się, w 14 albo w 15, potem jeszcze raz w 18. To tam pojechałam, w 18 przyjechałam na cały miesiąc. To pojechałam sobie, to też było coś zupełnie innego niż ja tutaj przeżyłam, bo najgorszy czas na ogół w Polsce, jak mieszkałam tutaj jako młodsza dziewczynka i kobieta, to była Wielkanoc. Bo Wielkanocy wszyscy chodzą do kościoła, tam mi mówią, że Żydzi zabili Jezusa Chrystusa, to ja nawet do domu nie chciałam wychodzić, było niebezpieczne. Bo kamieniami na mnie rzucali. Ty zabiłaś Jezusa Chrystusa i tak dalej. Mój ojciec raz miał głowę mu rozcięli. Rozcięli. Tak, rozcięli. Kamieniem. A jak byłam tutaj w 2011, to ja miałam czas, żeby sobie podróżować trochę. Wynająłam samochód, pojechałam do tego małego, takiego małego miasteczka na morzu, się nazywa Dziwnówek. Bardzo przyjemne takie małe miasteczko, bardzo ładna plaża, a potem z Dziwnówka pojechałam na Kołobrzeg. Po Kołobrzegu sobie chodzę i znalazłam tą wielką katedrę, piękną katedrę w Kołobrzegu. I tak to było, że tam zaczynali ślub. Był ślub. No ja pójdę zobaczyć, jaki ślub w kościele katolickim. Nigdy nie byłam, bo ja bałam się iść do kościoła katolickiego. Tam tylko parę razy poszłam, jak był pusty.
No to ja siedzę sobie tam z tyłu, rodzina, jedna rodzina po jednej stronie, po drugiej stronie i tutaj ksiądz mówi o weselach i mówi, to on mówi, to tak, tak mówi, no tą legendę, ja nie wiem, czy to jest legenda, czy nie legenda, ale to jest jakieś, z jakiej Ewangelii, nie wiem kogo, że to było wesele żydowskie, że wesele żydowskie musi trwać 7 dni, i trzeba mieć wino na 7 dni. I jak w czasie wesela wino się skończyło, to jego matka Miriam idzie do swojego syna i mówi, musisz to zrobić, żeby mieli więcej wina. I on zmienił wodę na wino. Ja wiedziałam o tej, że Jezus zmienił wodę na wino, ale ja nie wiedziałam tego, że to było na weselu żydowskim. I to ksiądz mówi w kościele. To też trochę inaczej niż się mówiło wtedy, jak tu mieszkałam. To dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło. A potem jeszcze pojechałam, stamtąd pojechałam ze Szczecina do Krakowa. Prowadziłam samochód. Po drodze policjanci mnie zatrzymali, bo jechałam za szybko, bo nie zauważyłam, że jeszcze jest miasto, że się nie skończyło. Ale jakoś się wykręciłam z tej kary, bo im powiedziałam, no w Stanach Zjednoczonych, jak to się pierwszy raz robi, to ci dają tylko ostrzeżenie. To mi da ostrzeżenie. Potem w Krakowa pojechałam, byłam w Krakowie na tym festiwalu. Z Krakowa pojechałam do Krynicy, bo moja mama była parę razy w Krynicy w sanatorium i mówiła, że jest wspaniałe miejsce. Byłam w Krynicy. A w Krynicy ludzie się bali, że bali się Rosjanów wtedy. Bali się, że przyjdą tam. A po drodze z Krynicy zatrzymałam się w Kielcach, to było 4 lipca. To mieli tam uroczystości. To też widziałam, że mieli takie Stoppelsteine przed tym domem, gdzie był ten pogrom. I dosyć dużo ludzi przyszło z tej okolicy. Znaczy z tej z Kielc. A którzy tam teraz mieszkają, bo przecież nie ma tam żydowskiego społeczeństwa, to też rozmowy były takie zupełnie inne niż nie, te moje doświadczenie przez wielu lat. A no i tu poznałam ludzi, to 2018 to był ostatni rok, potem była pandemia, już się zaczęła w 20. I tutaj byłam teraz jeszcze w ostatniego sierpnia i we wrześniu 23 roku przyjechałam na ten festiwal Warszawy Singera. A to był też bardzo specjalny, bo już był 25 rocznica tego festiwalu. I byliśmy też zaproszeni na beatyfikację Ulmów. To pojechaliśmy tam, byliśmy zaproszeni przez marszałka Rzeszowa. Marszałek to jest województwa. To też było coś. No właśnie, jak pani to odebrała? No, przede wszystkim nawet jak nie mam, ja nie mam, nie jestem połączona bezpośrednio z Markową czy z tymi, co tam byli zabici, ja uważam, że naprawdę trzeba ich, tą rodzinę uczcić za to, co zrobili. To było coś takiego, to trudno sobie wyobrazić, że oni taki wzięli na siebie takie coś takiego, że groziło, widzieli przecież, że groziło im śmiercią. A te całe, jak to powiem, te uroczystości, przede wszystkim było 30 tysięcy ludzi. Myśmy byli traktowani jak to się mówi, very important person. Mój brat też tu był ze swoją szwagierką. I to mnie zdziwiło bardzo, że jest, że ten rytuał się mówi? Rytuał. Rytuał
bo ja przecież nigdy nie była na kazaniu przedtem. To było bardzo ładnie zorganizowane, było 1000 księży się mówi. Tak. Tak, i biskupów, i kardynał, i tak dalej. I kardynał z Watykanu. I taka procesja, jaką wchodził. To ja, i potem było kazanie. I potem papież Zumdyn. Te rytuały są takie podobne. Na przykład jak ten ksiądz, który prowadził te wszystkie uroczystości, czytał z Ewangelii, to on tak śpiewał, tak jak się śpiewa, jak się czyta story. On nie mówił, tylko tak śpiewał. Ja nigdy o tym nie wiedziałam. Brzmi inaczej, ale jest podobne. Jak ten kardynał z Watykanu przed procesją, to on nosił taką Ewangelię. Ja się pytałam, wiesz, Bieniec siedział koło mnie, ja się pytam, co to jest, bo złote, taka książka w złocie. To tak nosił, jak się nosi tory w synagodze. A potem jak papież czytał i mówił z Ewangelii świętego Łukasza, to ja słucham do niego, bo już wtedy już rozumiałam po polsku dobrze. Ktoś tłumaczył, bo on mówił po łacińsku. To ja to słucham, to jest z trzeciej książki Tory, słowo po słowie. Bo już w tym czasie już studiowałam Torę, to ja wiedziałam, skąd to było. To tak mnie tak dużo dziwi, że jest tyle, te religie są takie podobne. I jednak taka wrogość się zrobiła. To już tego nie potrzeba. Naprawdę musi się o tym mówić, że jesteśmy bardziej podobni niż niepodobni. A teraz jak byłam, teraz znowu byłam na tych uroczystościach upamiętnienia społeczności żydowskiej na Podkarpaciu, dlatego tu przyjechałam w tym roku, bo na ogół ja bym nie przyjechała w zimie do Polski, bo na nartach nie jadę i lepiej przyjechać tutaj, jak Polga jest trochę cieplejsza. To poznałam księdza, jednego księdza tam, który pracuje w archdiocese we Wrocławiu. On pracuje w archidiecezji. On tam pracuje i jeszcze poznałam jedną wspaniałą kobietę, która przyjechała specjalnie na to, na te uroczystości też. Ona mieszka tutaj w Warszawie, nawet mieliśmy obiad razem wczoraj. Ona jest siostrą, jak to powiedzieć, siostrą zakonu Matki Boskiej Sionu, zdaje się nazywa. I ona mieszkała w Jerozolimie przez 4 lata, studiowała hebrajski. Ona czyta i mówi płynnie po hebrajsku i ona uczy biblijnego Hebrew Bible Hebrew. Ona uczy na uczelni, na Uniwersytecie Jagiellońskim. A uczy ten przedmiot, biblijny hebrajski język. I ona od wielu lat, dlaczego ona poszła do zakonu, bo ją interesowało, ona chce, interesuje dialog między judaizmem a chrześcijaństwem. To ona się tym na to swoje życie poświęciła. No to ja mam nadzieję, że się coś poprawi, że będzie lepiej. I nawet też ten papież Jan Paweł II to też zrobił duże zmiany, żeby jakoś te stosunki się poprawiły. No tak, tak. Znaczy to generalnie po prostu też jak się czyta, bo to jakby działa w dwie strony. To znaczy, jak się rzeczywiście przecież czyta w kościele Stary Testament czy Nowy Testament, no to są historie o Żydach po prostu. No Jezus był Żydem. Yeah. I na tym polega, no,
z punktu widzenia polskiego ten cały paradoks, tak? Tak. No, że to przecież no, i te święta wszystkie odnoszą się do świąt żydowskich, które są tak jak pani mówi, czy nawet ślub, rytuały, to wszystko się odnosi do świąt żydowskich. To jest niesamowite, ale to myślę, że no, nie każdy sobie to uświadamia, tak? Ale no, teraz rzeczywiście... Oczywiście, nie każdy. I myślę, że jest, no absolutnie jest większe rozumienie. Tak, moja opinia jest taka, że jedną rzecz trzeba jeszcze zrobić. To jest naprawdę bardzo trudne. I to jest bardzo trudne dla wszystkich. Że tutaj się dużo mówi o tych Polakach, którzy uratowali Żydów albo próbowali, bo przecież Żółmowie próbowali, ale zapłacili za to życie i ci, tych, których uchowali, to też nie przetrwali. Ale dali im jakąś nadzieję, dali im jeszcze jakiś rok czy półtora roku życia. To też jest coś bardzo warte. Ale nie mówi się o tych, którzy donosili, którzy zabijali, to też było dosyć dużo. To jeszcze no przecież o Jedwabnym wiemy. O tym to powinno być jeszcze trochę więcej o tym otworzyć. Tego jeszcze nie ma. Jest dosyć dużo ludzi, na przykład ja czytałam te dwie książki przez Mieczysława Twyczyka, Miasta Śmierci, i tą drugą książkę, co napisał Dżazga. Jest dużo ludzi, które w Polsce to też się tym zajmuje, ale tak na ogół to ludzie sobie nie chcą się tak do tego przyznać. No, jak się myśli, że w Turcji więcej niż 100 lat po tej rzezi Ormian. Jak to się mówi? Ormian. Oni się też nie przyznają. Oni też mówią, to się nigdy nie stało, myśmy nic nie zrobili. No ja mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać 120 lat na to. Ale ważne, bo przecież ważne... Ja jadę teraz do Nowego Jorku, bo mój syn tam mieszka, to stąd jadę, jutro wyjeżdżam i jadę do Nowego Jorku i tam będę parę dni u niego. To ja sobie szukałam w internecie, czy gdzieś do teatru, czy opery, coś takiego. To teraz jest, a w teatrze teraz, przecież jeszcze do następnej niedzieli jest sztuka. To się nazywa Nasza Klasa, Our Class. To jest napisane przez polskiego dramaturga. Dramaturga się mówi? Tak. I to jest o Jedwabnym. Ja nie wiem, czy pan o tym słyszał, o tej sztuce? To jest Tadeusz chyba Słowodzianek? Tak, Tadeusz Słowodzianek, tak. Tadeusz Słowodzianek. No oczywiście będzie po angielsku. A ja zadzwoniłam zaraz. To oni pokazują, że oni byli przyjacielami, a jak to się stało, to jedna grupa zrobiła zbrodnię na tą drugą głowę. Nawet jak byli przyjacielami w klasie przed tą zbrodnią, przed wojną. To pokazuje, że nawet dobrzy ludzie mogą być tak zarażeni taką nienawiścią, że tych ludzi, którzy znają, na nich napadną i jakieś okropne zbrodnie robią. I to przecież teraz się tak to samo dzieje na świecie teraz. W tym czasie. To jest specjalnie aktualne. Ja dzwoniłam do jego syna i powiem, ja chcę zobaczyć tą sztukę. To on poszukał sobie, ja nie chcę na to iść, ja nie chcę o tym wiedzieć. I ja to najpierw ja powiedziałam, nie, ja chcę, żebyś ze mną poszedł, ja chcę iść, nie chcę iść sama i tak dalej. Ja potem miałam już zamiar kupić te dwa bilety, potem sobie myślę, czy naprawdę ja nie chcę go, może to nie jest, może nie powinnam go wziąć do tego.
Bo ja o tym wiem, ja czytam książki, ja czytam Gabowskiego i Grossa, Czyczyka i tutaj kupiłam książkę Anny Bikon, która mówi o tych dziewczynkach, które zostały uratowane w czasie wojny gdzieś w zakonie i potem adoptowane w innych miastach i tak dalej. I czytałam jej książkę sędziowską. Ja czytałam dużo, dużo książek o tym. To dla mnie, ja już wiem o tym. Ale jak się zdawać sobie sprawę, że coś takiego może się zdarzyć, że ludzie, którzy byli sąsiadami i żyli przez wiele lat razem, a jak jest możliwość, żeby coś takiego okropnego zrobić, to ważne jest, myślę, dlaczego, jak to się staje, że ludzie mogą w taką sprawę coś takiego zrobić. Tak samo jak to się stało 7 października w Izraelu. Przecież ci, co napadli, to nie byli tylko ci członkowie Hamasu. Przede wszystkim byli ci, co tylko mieszkają w Gazie, i kobiety, i dzieci przyszły tam. Ja skąd oni przecież wiedzieli dokładnie w każdym kibucu, kto gdzie mieszka, kto ma broń, kto nie ma broni, kto ma psa, kto nie ma psa. Oni wszystko wiedzieli, okowie wiedzieli. Oni wiedzieli od tych, którzy tam przyjeżdżali z Gazy codziennie, żeby tam pracować. Byli przyjacielami, mieli bardzo bliskie stosunki. A potem wszystko, powiedzieli im wszystko, gdzie kto mieszka i tak dalej. Naprawdę trudno ufać człowiekom, ale trzeba też zrozumieć, co można zrobić, żeby tak się już to jeszcze nie stało. Na przykład teraz Polska pomagała tak dużo Ukraińcom w tej wojnie. Nawet w Stanach Zjednoczonych na ogół bardzo mało się pisze o Polsce, bo to jest dla Stanów nie jest taki ważny kraj. Naprawdę jest mały kraj. Ja nie wiem, ile ludzi nawet wiedzą, gdzie to jest. O historii, zakłady, dużo ludzi nawet nie wie, zupełnie nic nie wie. Szczególnie młodych nigdy o tym nie słyszeli. Ale Polska tak, ale o tym pisali. Że Polska tak pomagała dużo Ukraińcom. Miliony ludzi tu albo nie zostali, a niektórzy przyjechali, też dostali pomoc. Ale przez 100 lat temu zabijali się. Około 200 tysięcy ludzi wtedy w tych walkach byli zabici. To jednak można coś zmienić. Że nawet takie okropne zbrodnie w przeszłości, które były zrobione przez obie strony, to nie było tylko z jednej strony, że jakoś można nie zapomnieć, ale już przejść na inną stronę, żeby mieć takie otwarte serce do tych, którzy potrzebują pomocy. I Polacy otworzyli serce dla Ukraińców. I to było. Ci, co w Stanach Zjednoczonych nie znają tej historii między Polską i Ukrainą, to było na początku XX roku. Ale ja znam. To też było dla mnie takie coś, co naprawdę potrzeba szanować, że ludzie tutaj tak zrobili. Czy by było inaczej z innej strony, to ja nie wiem, ale to bardzo ważne. To naprawdę jest dobry przykład dla całego świata. Przecież jest wiele ludzi, którzy mieszkają obok siebie, z różnych grup etnicznych czy narodowości, to walczyli ze sobą. Przecież to, co było w tym, co przeszło w Jugosławii, co była, kiedy była Jugosławia, to przecież okropne mordy, a teraz już nie. To naprawdę to jest bardzo ważne, żeby o tym myśleć, jak zmienić kulturę narodu, żeby można pamiętać o przeszłości, ale nie powtórzyć tą przeszłość. I tak samo jest dla nas teraz. No, znaczy ja myślę, że no, absolutnie ma pani rację. To tak naprawdę jest
myślę po prostu tak, że nie można zapominać, znaczy, że o to dobro, o to, żeby być, trzeba jakby też się starać być dobrym, że to jest tak łatwo, no co pokazuje to, co się dzieje współcześnie, że taka jest natura ludzka i tak łatwo to się może jakby, te relacje mogą się przekształcić w coś złego, że cały czas tak, trzeba się starać, tak, żeby iść w stronę dobre, ale że to wymaga starań, tak, że to jest jakby samo się nie żeby, tak, że trzeba po prostu się starać, tak, tak. A jak się to lekceważy, to niestety, no taka jest chyba natura ludzka, no to jest ten cały problem, no właśnie w muzeum, tak, jakie wnioski można wyciągnąć z historii. Teraz jest trudno wyciągnąć wniosek, że tak, że historia ma się nigdy nie powtórzyć, to już wiemy. Prawda? Jeszcze mam do pani takie pytanie odnośnie imion, bo jakby pani mogła powiedzieć, jak się pani rodzice nazywali i no jak się nazywa też pani rodzeństwo. Tak, bo mojego ojca imię było Szyja. Tak, jest napisane na moim świadectwie urodzenia. I mama była Bajlachawa. Siostra jest Estera. A brat jest Szmur. To mamy biblijne imiona. A nazwisko pańskie matki i nazwisko Hayes. Ojca? Hayes. Jej daje się padziadek, był synem rabinem. Czyli rodzice, i to są imiona, które nigdy nikt nie zmieniał u pani w rodzinie imiona, nie. Nazwisk.